The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. The children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. Identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel A. Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed, but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They're wasted the precious gift of life which has been given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their gray and semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And it bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts. Dzień dobry. O, nawet kliknęło mi się wszystko dobrze, jak należy. Witam was ponownie bardzo serdecznie. Szybko powracam z kolejnym streamem z Days Gone, ponieważ no ja nadal jestem na końcówce i wierzę, że dzisiaj uda nam się go przejść. Mam taką nadzieję, słuchajcie. Ponownie tak samo jak w dniu wczorajszym, dziś również stream będzie mocno spoilerowy, więc jeśli komuś to przeszkadza, to sio.
A jeśli wam nie przeszkadza, to kontynuujemy wątek, który toczył się wczoraj, a mianowicie jedziemy do Sary. Ona przed chwilą dosłownie nadała mi przez radio komunikat sugerujący, że... O, czekajcie, mamusia dzwoni, to muszę odebrać. To zaraz wracam. No dobrze, jestem, moi drodzy, przepraszam za małą przerwę, ale ja w sumie często się nie zdzwaniam z rodzicami, więc jak już jest okazja, to chwilkę pogadam.
A okna, moi drodzy, to ja mam pięknie pomyte. Sam myłem jakiś miesiąc temu. Nie widać tam jeszcze żadnych zabrudzeń. Także jest ok. Dobra, wracając do tematu samej gry, no bo na tym się powinniśmy w tym momencie skupić. Zacząłem mówić, że Sara nadawała komunikat do mnie przez radio dosłownie chwilę przed streamem, mówiąc o tym, że jest gotowa do przetestowania swojego serum i koniecznie musimy jej w tym pomóc, więc. Więc jedziemy. Arturo, a koszulkę MacPixela dostałem od Sosa na moim pierwszym PGA, jeśli dobrze pamiętam, więc to mogło być, kurczę, z 8 lat temu? Jak tak sobie myślę? Chyba tak. Chyba z 8 lat temu. Cześć, cześć, witam wszystkich dołączających do streamka. Na szczęście jeszcze nic nie przegapiliście, moi drodzy. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie misja bardzo ważna Sofia, co fabularnie. ty chcesz, jednego żywcem? Trochę trudno prowadzić badania nad trupem. Masz. Co to ma być? To specjalny środek usypiający. Pozbawi go przytomności na czas transportu. Jestem już blisko, Deacon. To może być to. Tak jest. Mister Sopranrak, ja mam jedną koszulkę, którą. O Jezu. 16 lat może już mieć? Nawet wrzucałem zdjęcie na Insta jakiś czas temu. No? Chyba tak, bo to był chyba 2004. Albo 2003. Coś w tym Albo klimacie. przejechałem Byłem na wleśniki, koncercie, kupiłem przepraszam. sobie koszulkę. Ona już jest teraz. To Jest potrzebuje mocno określonego zajechana w tym rodzaju. momencie, ale nadal funkcjonuje. Czekaj chwilę. Określonego rodzaju? Na południe stąd, niedaleko Ring Drive, jest taki Dobry, stary witam. kurort. Teraz mieszka tam cała kolonia zainfekowanych dzieciaków. Traszek. Okej. Czyli traszkę mam jej przynieść. Odezwij się, jak tam dojedziesz. Bez odbioru. Traszki to są te dzieci żyjące. Kalifornia, traszki. Zombie dzieci żyjące na dachach. To są traszki. Muszę to zobaczyć. E, Za co się co? stało z ostatnią misją, gdzie tamten Wykonuję zadanie dla kapitan pomocy Whitaker, więc wzywał? jestem teraz trochę zajęty, kapitanie. Zrozumiano. Daj znać, jak skończysz. Zaraz, zaraz, Jesteśmy zaraz. gotowi przetestować broń Weavera. Corey, bez odbioru. Aha, bo on Kurwa, wzywał, zobacz, jak bo chodzi o Taylor, pliski, stary, z czyli Weaverem. ten świrus. Zamordował lekarza, czyli tego na J, nie pamiętam jak on się do końca nazywał. I ten wątek się dość mocno w obozie właściwie rozwinął, ale ja go zakończyłem sam poza streamem. Chodziło o to, że Taylor po prostu uciekł stamtąd, kiedy się kapnął, co się właściwie wydarzyło, i gdzieś się zaszył w tym domku narciarskim, o którym mówił nam przez radio. Tam go odnaleźliśmy. On tam był otoczony przez oddziały wroga. Czy ja mam full ammo? Mam full ammo. A nie, nie mam do pistoletu. To sobie weźmy. On był tam otoczony przez oddziały wroga, ale jeszcze żył, ale wiedział, że jeśli z nami wróci, to będzie. Aha, jest ammo, ale nie mogę podnieść, dobra. To będzie powieszony, bo oni takie mają podejście, że jak ktoś tam spierdoli tak grubo, to jest wieszany publicznie. Więc. On chyba przećpał. Tak, on chyba przedawkował świadomie, żeby się tam zabić. Sara, Cześć, już kogucie. jestem. Dobra, Ale to była się właściwie zdaje, jedyna że rzecz trzeba będzie fabularna, chyba którą dopiero szukać zrobiłem. takiej dziecinnej koszulce, na której jest tycia kicia, czy coś takiego. Tycia kicia, słuchajcie, szukamy koszulki tyciej kici. Wiedziałam na to, że pierwszy to jest. Mister Sopranrak, dziękuję ślicznie. Organon! Destination Armageddon! Potrzebuję dziewczynki w tej czerwonej. Dziękuję ślicznie za przedłużenie subika i ponownie w gronie subskrybentów. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz co, teraz ja robiłem tą misję z Taylorem dzisiaj. Wczoraj ja robiłem jakieś tylko znajdźki, bo jakby ta cała lewa strona, jak widzisz, jest już właściwie wyczyszczona, bo popaliłem gniazda, poczyściłem obozy, takie rzeczy, które nie są fabularne w żaden sposób. Został mi tylko jeszcze jeden teren badań Niro na wyspie i odblokowała mi się cała ta prawa strona, bo tutaj znalazłem jakiś obóz i podniosłem mapę i to się wyczyściło. I to jest inny obszar, on się nazywa Autostrada 97. I tu jest trochę nowych rzeczy, ale też nie za dużo. Chciałem porobić te obozy wszystkie z gniazd zombiaków, ale nie miałem nafty, żeby zrobić sobie mołotowy. Dobra, jest dużo traszek w okolicy, ale my szukamy traszki w czerwonej koszulce,
z napisem Tycia Kicia. Bardzo stylowe to musi być. Dobra. To nie jest Tycia Kicia. To nie jest Tycia Kicia. Ty nie jesteś Tyciem Kiciem. Dobra, tam na podwórzu, na górze jest ich sporo. No, w sumie mogę poeliminować na szybciora. Bańka. Bańka. No, wychyl. Spierdzili mi wszystkie na drugą stronę. Ale to nic, tu na podwórzu jeszcze coś latało. O! O jasna cholera, miałem jej nie zabijać. To była Tycia Kicia, słuchajcie. To już wiemy na przyszłość. Jak to, panie Atreses? Widzę, że masz słupka cały czas. No oczywiście. Jakby specjalnie zabiłem Tyciem Kicie, żeby móc powtórzyć sekwencję bicia dzieci kijem po mordzie. No co tam? No co tam? Wyłaź, ale w ogóle sam tu wejdę, bo jest złom do podniesienia. G. Trofea przy okazji z nich pozbieramy. O! Coś mi zaskoczyło. Dobrze. Jest trochę lipa, że chwilę trzeba odczekać. Trochę trzeba odczekać od momentu, kiedy... kiedy zabijemy przeciwnika, a wypadnie z niego trofeum. Więc tak trochę trzeba się pokręcić na jego zwłokach i dopiero po chwili podnosimy ucho. A kto to? A co to główka? A co to za główka malutka tutaj? A co to? A co to tutaj takie sobie? Jakby celność tej broni jest naprawdę kiepska. Dobra, a Tycia Kicia jest gdzieś tutaj, nie? Tak, to jest Tycia Kicia. Także my sobie zabijemy tu kolegę. Cyk. 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 Dobra, naprawimy od razu broń, bo widzę, że się powoli psuje. I Tycią Kicie się bije z broni uspokajającej. A dlatego ja nie mogłem, bo to nie jest mój zwykły pistolet. No, ej, Tycia! Mam cię, mała gnido. Dobra, jeszcze muszę się pozbyć pozostałych traszek. Ale jak nagle wszystkie tego wzmogły atak, co? Ciekawe, czy ten pistolet mi zostawią i będę mógł go sobie jeszcze używać później. Dobra, ucho, 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 dużo uszu. Traszka, traszka. Traszka, traszka. Ta, 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 ta. Traszka, traszka. No ja też, Sopran, ja również. A co tam u was, mordeczki? Jak wam mija majóweczka? Znaczy, majóweczka to już w sumie minęła, teraz już mamy taki normalny weekendzik pomajówkowy. Chciałaś jednego żywca? To masz jednego żywca. A, czekajcie, muszę coś jeszcze zrobić. Szybka akcja, akurat na loadingu. Edytuj. Dobrze. Dobrze. Niesamowite, tym razem nie zostawił jej wrowie i nie podał współrzędnych, no. Ale tak postępujemy tylko z ludźmi. W stosunku do traszki to by było niehumanitarne, wyobraź sobie. Urlop mi się kończy od poniedziałku do roboty, zaraz biegać idę, póki nie leje, bo wczoraj wylazło mi, zaczęło lać. No, dzisiaj jest brzydko. Kurwa, mnie właśnie Jezu pada. Chryste. Hej, kapitanie, to już cało mi motor. Pułkownik, nie tolerujesz zwierząt na wyspie.
Pani porucznik potrzebowała żywego obiektu do badań. Wasza dwójka naprawdę nieźle się dogaduje. Mhm. Porucznik Whittaker. Wykonuje swoją pracę, sir. Proszę tylko zapamiętać. Pułkownik nie pozwala na bratanie się żołnierzy z zaciągu i oficerów. A jeśli jesteśmy legalnym małżeństwem, to jak to działa? Tak. Nie przeszkadzam. Tak jest. A on już nas nakrył, nie? Bo on widział, jak wracaliśmy z którejś misji i sobie buziaczkę dawali na pożegnanie, więc on wie, co się święci. Ale jest bardzo tolerancyjny póki co. Myślałem właśnie, że on się okaże może tym złym charakterem, jak gdyby, z którym finalnie będziemy musieli walczyć, ale chyba nie. Chyba będzie okej. Okay. Mi paznokieć u nogi wbił się w mięso i ledwo teraz chodzę. To dobrze, że ledwo chodzisz, a nie to drugie. Co ja porażę, że ich biologia jest teraz trochę popierdolona, nawet nie mogę dobrać dawki. Masz, trzymaj to. Właśnie nad tym pracowałem. Zaczekaj, tylko kilka sekund. Trzymaj go. O kurwa. Jasna cholera. Ja pierdolę. No to zabiło nam traszkę. Dodałaś, ale poszło kurewsko szybko. A niech to szlak! Co za egzorcyzmy? No Sara jest na etapie tworzenia serum, które ona wierzy, że pozwoli wyleczyć tą przeraźliwą chorobę, chociaż no, ja nie wyobrażam sobie, jak ciało mogłoby się zaleczyć po tym, co im się tam dzieje. O Boże, ty próbujesz to wyleczyć. Tak, ona nie chce tego... Ona nie chce broni na nie, ona chce lekarstwa. Będę w stanie stworzyć antyciała z wirusa i zastosować inżynierię wsteczną. Jezu. A teraz cała ta praca... Wszystko, co do tej pory zrobiłam, poszło na marne. Nie mogę ją ratować. Ale zobaczcie, że znowu są wszystkie dialogi opóźnione. Wczoraj też był ten problem. Wstawaj, strzepnij kurz. A może nie wszystkie, ale sporo ich. Nie widziałeś, co się stało? Każda komórka w ciele tego dzieciaka dosłownie wybuchła. Dlatego właśnie nie możesz się poddać. Co? Bo nazwałaś go dzieciakiem. Masz pojęcie, jak wiele tych stworów już zabiłem? Ale nigdy mi to nie przyszło do głowy, wiesz, że to coś było kiedyś dzieckiem. Spotkałem kiedyś dziewczynkę, która mówiła o świrusach tak samo jak ty teraz. Nazwała ich chorymi ludźmi. Myślałem, że to szaleństwo, ale ona patrzyła na nich tak jak ty. Myślisz, że oszalałam? Nie. Myślę, że jesteś jedyną rozsądną osobą, którą ostatnio spotkałem. Wciąż pamiętam tę noc, kiedy cię straciłem, ale... Zaczynam rozumieć, że to nie była ta noc, kiedy wsadziłem cię do śmigłowca, tylko następna. Ja i Boozer pojechaliśmy do obozu dla uchodźców, gdzie miałaś na nas czekać. Tyle tylko, że wszędzie były świrusy, śmigłowce płonęły, ludzie krzyczeli, strasznie dużo ludzi. Więc walczyliśmy i wygraliśmy. I co znaleźliśmy? Ciała. Wszędzie były ciała. Sprawdziłem każde zwłoki, każdą twarz. Musiało ich być z 1000, a może nawet więcej. Sprawdziłem każde z nich. To wtedy cię naprawdę straciłem. A Boozer... Boozer, on po prostu... On tylko próbował utrzymać mnie przy życiu przez następne 2 lata. Nic więcej. A Boozer swoją kobietę też stracił, nie? Tylko w sumie nadal nie wiemy, w jakich okolicznościach. Zobaczyłem ten helikopter Niro na niebie i pomyślałem sobie, pierdolcie się, wszyscy. Bo nawet jeśli ona żyje, to wiesz co zrobię? Znajdę ją, potem odjedziemy i nie będziemy się za siebie oglądać, bo nie chcę być w jakiejś bojówce, nie chcę nigdzie walczyć i nie chcę żyć w żadnym obozie. Więc czemu ciągle tu jesteś? Jestem tu przez ciebie. Przez to wszystko. Widzę, jak ciężko pracujesz. Jak bardzo jesteś oddana sprawie. Większość ludzi po prostu próbuje to przetrwać, ale nie ty. Ty ratujesz cholerny świat. Jak widzisz, niezbyt dobrze mi to idzie. Dlatego wstawaj. Strzepnij ten kurz i dawaj raz jeszcze. Cześć, panictwa. Wracamy do Cloverdale. I cześć, pan oszust. Trzeba sprawdzić te ich badania.
No, sytuacja w fabule rozwija się w ten sposób, że Sara próbuje znaleźć antidotum i wydawało się, że jest już blisko, ale no, eksperyment, który teraz przeprowadziliśmy, pokazuje, że jednak nie do końca. No także nie wiem, no Sara pewnie będzie eksperymentować dalej i pewnie kolejna próba będzie już lepsza, albo być może nawet już będzie w ogóle udana. A pewnie, już ci podgłaśniam grę. No i po... Daj znać, czy teraz jest okej. Okay? Nie wrócimy tutaj. Nie, zupełnie znikniemy. Tyle, że jak nas złapią, to nas powieszą. No to nas powieszą. Prze pani? Tak? Dick, pułkownik cię szuka. Zaraz przyjdę. Cześć, Bodzio. Heja, heja. Dziękuję. Czyli co, jakby namawiał ją, żeby... namawiał ją, żeby ona została i kontynuowała swoje badania, a teraz wychodzi na to, że jednak będą uciekać z obozu, tak? Proszę ze mną. Wracam za 30 dni. Musisz chyba doprecyzować pytanie, bo nawet nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wkurza mnie już ten... To futerko na mikrofon. Muszę sobie popa zwykłego załatwić. Gotowi? Pułkowniku, tak jest. Cały szajs gra i buczy. Cześć, Miglans. Dzień dobry. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Porucznik Weaver ukończył swoją broń. Czas na testy. A tutaj sprawa poszła w drugą stronę. I chcą od razu walczyć z Hordą, bo czemu by nie? Pewnie, jasne. Do roboty, ekipa. I to ja rozumiem, bracie. Panowie! To początek nowej ery. Cześć, Voxel, heja. Do dzieła. Poruczniku, za mną. Tak jest. Cacka tam zamontuje, na pewno będzie zadowolony. No, jasne. Ale koty już odpuściły, przynajmniej nie bawią się tym futerkiem z mikrofonu. Na początku, nie wiem, czy pamiętacie, ale były sytuacje, że Granda po prostu wpadała tutaj i... O, ty w ogóle Granda jest w pokoju. Zaraz będzie chciała wyjść z pokoju. Nawet nie wiedziałem, że to spała. Właśnie mignęła pod nogami. No, adres jest bardzo możliwe. Jakby, skoro oni chcą już uciekać z obozu... Tylko też zastanówmy się nad czymś innym. Mianowicie... Ja nadal będę miał misję do zrobienia w tym obszarze, w tych obozach, dla tych obozów nawet. Więc ja nie mogę się kompletnie z nimi skłócić, bo inaczej no, to nie będzie sensu, żebym wykonywał dla nich misję. I dać mi to zrobić samemu. Co ty, kurwa, życie ci niemiłe? Nie, dlatego właśnie uważam, że to robota dla jednego. Tam mam piksela i voxela, to jeszcze poligona brakuje, totalnie. Granda! Więc... Myślę, że tam zejdę. Zwrócę ich uwagę. Podciągam po trochu, uciekając jak poparzone, tylko muszę jakoś ich spowalniać. Może ustawię kilka pułapek. A na koniec ich wysadzę. W ogóle wczoraj właśnie czyszcząc teren znalazłem gigantyczną wręcz hordę. Największą ze wszystkich, jakie do tej pory widziałem. Nie, zostań tutaj. I obserwuj uważnie. Jeśli zacznie się pierdolić, pomóż mi i mnie wyciągnie. No, chyba, że masz coś lepszego. Nic nie mam. No to Bodzie, tak naprawdę po tym questie, który opisujesz, to już tam się nic nie wydarzyło. Świetnie, świetnie. Na pewno się przyda. Dobra, czy ja mogę siadać na motor i podjechać tam trochę bliżej? Chyba mogę. Granda! Kocie! Wyjdziesz i zaraz byś chciała wracać. To jaki masz plan? Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się, włażą na siebie na czy to jest rzeka? Tak. Ja nie wiem, czy przez to przejadę. Lepiej podjadę tutaj. Czy widzieliście, co tam się pojawiło na mapie? Tu jest w ogóle informacja o tym. Dokładnie tak. A po kilku takich akcjach będzie po hordzie. Nie, pode mną gdzieś w takim razie. Czekajcie, ja muszę kota wypuścić, bo jak słyszycie, miauczy tam w tle i nie daje spokoju. A.
Mikrofon mi oklapł. Dobra, powinno być dobrze. Zaraz wracam. Drugi cały, drugi cały. G. Ten licznik przypomina mi trochę 400 Days. On faktycznie się zmienia z każdą nocką. Warto to podkreślić. Zobaczcie, że pode mną jest jakiś... jakiś punkt Niro, więc może... Jeśli już tu jesteśmy... To się rozejrzyjmy, bo tu musi być gdzieś jakieś wejście do jaskini, albo cholera wie czego, może tutaj. O! Dobra. Poproszę latarkę. Oczywiście, że tak. Dobra, fajnie. To sobie rozwiniemy teraz kondycję, bo już mamy rozwiniętą maksymalnie zdrowie. Punkty HP. To teraz kondychę będziemy rozwijać. Nie, amunicję mam na full. Widzisz, mam. No, prawie na full. Brakuje mi 9 naboi do karabinu, ale resztę mam na full. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj wyprawialiście. Dobra. Koktajle Mołotowa? Nie, ale koktajli się nie uzupełnia w ten sposób, wiesz? Gdzie tu jest ścieżka? W ogóle jak tu jest ciemno, ja nie lubię. No właśnie. No chciałem do mostu, nie chciałem rzeką jechać. Mołotowy niestety trzeba wytwarzać samemu. Chyba nawet nie można ich kupić, jeśli dobrze pamiętam. Cześć, Żaneta, dzień dobry, witam. Dobra, no to w sumie, słuchajcie, w takim razie zostawię całkowicie motor. Chyba. Podejdziemy tam po prostu pieszo. Jak mówiłem. Muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się, włażą na siebie nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami, budynkami czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę, wysadzisz ich w pizdu. Dokładnie. Dobra. No oni się schowali tu w ciemną uliczkę. Ja bym chyba bardziej prawą stroną poszedł. I to twój plan? Zdezerterował. No ja strasznie nie lubię, jak są takie wąskie obszary misji w grach proponowane. Dobra, ruszam. Ja nie wiem, czy gra jednak nie chciała, żebym wbił z tamtej strony, bo to wszystko będzie... A nie, nie będzie wszystko zabudowane. Dobra, to jest okej. Tylko gdzie oni są? Bo oni są gdzieś w okolicy. O dziwo, nie pokazuje mi ich na znaczniku. A, tam już poszli. Jak to wygląda na mapie? No jeszcze trochę. Dobra, chyba jednak bardziej tędy. Tu się coś złego dzieje. Tu nie przeskoczę, bo po co? Jest cała fala się wylewająca. Nie wiem, czy wy widzicie. Wy chyba widzicie lepiej ode mnie. Dobra, on mnie nie widzi. Kurwa, ile ich tam jest. O, dobra, oni mnie mogą zobaczyć. Chodźcie, chłopcy! Tutaj! Dobra, jednego na razie tutaj mamy. To jeszcze nie jest dramat. On tamtej fali nie przyciągnie. Tak, z drabinką byłoby easy, ale... Sam nie wiem. To jest ogromny w ogóle obszar poszukiwań. Z moich obliczeń wynika, że jest ich tam w pizdu. No, to jest niestety prawdopodobnie... Właśnie tak. Czemu to jest kanister? Ikonka kanistera? Nie wiem.
Dobra, skąd oni będą wychodzić? Tam się tłoczą. Kurde, nie wiem, bo on chciał jakieś zwężenie czegoś tam, coś tam. Żeby takie wąskie gardło zrobić i łatwiej ich dorwać. Ale ja nie jestem pewien, czy to tak zadziała. A jeszcze tu jest tablica pamiątkowa, którą sobie odblokuję, skoro już tu jestem, czemu nie? Dobra, i to jest jedna taka bomba. Jasna z tym! Chodźcie! O, dobra. Rzucili się na mnie. Gdzie jest główna część hordy? Okej, to jest główna część... TO JEST GŁÓWNA CZĘŚĆ HORDY! Zwężenie i jedziemy. Płonąć! Płonąć, gnidy! Tędy. Płoną faktycznie. Ale tak trochę mało. Tak cholera mało. Trochę ich tam oberwało. Chodźcie. Chodźcie! Sęczo, spierdalaj! No spierdalam, co myślisz, co ja robię? A tylko mi się kondycha chyba skończyła. Kondycja mi się skończyła. Nie to! Nie... Fucking nie to! O, dobra, będzie źle. Będzie bang. No, do góry! Do góry! Okej, okay, stwierdził, że to jest zbyt wysoka przeszkoda, żeby ją pokonać. No, naprawdę. No, chciałem w tą butlę przywalić, tylko kursor mi ściągnęło, znaczy celownik. Cześć, Matus, siemanko. Ale w sumie dużo jej wyeliminowałem. Tam 1/3 chyba poszła, nie? W tych kilku eksplozjach. Dobra, ja myślę, że jestem w stanie to zrobić. Na szybko się podleczę. Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się. Nie, bez kondycji też może skakać. Chyba rolowanie wtedy się ogranicza i atakowanie bronią białą. Przecież się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę, wysadzisz ich w pistu. Dobra, ale zrobimy podejście podobne jak ostatnio, czyli z tej prawej strony i już nie będę aż tak bardzo obchodził tego na z boku. Zgadza się. To życzę szczęścia. Ale to jest autentycznie pierwsza misja fabularna, w której faktycznie muszę się mierzyć z hordą. Wcześniej nie było takiej sytuacji. Hordy się pojawiały jako ciekawostka, coś tam do obserwacji, a to jest pierwsze faktyczne mierzenie się z hordą. Zobaczcie ten tłum, który tam idzie. Ja myślę, że trochę zmarnowałem tą pierwszą główną bombę. Jeden strzał z pistoletu wystarczy, żeby wysadzić butlę? Tak, tak. Wystarcza. Wykorzystam to. Dobra, tam był jeden blisko, żeby mnie zauważyć, więc ja nie chcę. Więc wolę tędy iść. Tylko, że chyba w tą butlę to trzeba przywalić w tą część faktycznie czerwoną, w te takie wieczko, jakby. Tak mi się wydaje. Dobra, ich tam jest w piździec po prostu. Byłoby najlepiej tu ich obrzucić. Dobra. Skoro mam już waszą uwagę, pistolet.
mi zasłonią, pewnie, że mi zasłonią. O! No, nie przeładował, nie przeładował, nie przeładował, nie przeładował. O, dobra, będzie gnój. Jest mikroskopijne przyciąganie do przeciwnika, celownika, przez co jak... No nie przywierzę w to, no bo to jest jakiś gnój. No przecież jakbym przywalił w tą butlę, szczególnie za tym drugim podejściem, byłoby świetnie, bo ich by tam zniosło niesamowicie dużo. Cześć The Witcher, dzień dobry. Kurde, nie wiem, dobra, może podjadę faktycznie trochę moturem bliżej. A, zobaczcie, ale tu jest więcej tych. Super! O Jezu, to czemu tego od razu nie podniosłem? Dobra, to będzie trochę lepiej. Jest więcej tych głównych butli. Tak, to jest PS4 Exclusive. A, tędy nie, ale trochę z lewej przyjadę. Ciężarówkami, rynkami, czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę nim zajmie. A kiedy się oddalę, wysadzisz ich w pizdu. Wysadzisz ich w pizdu. Po kilku takich akcjach będzie po hordzie. I to twój plan? Zgadza się. No w sumie to tak. Już co, tu motor sobie zostawię. Dobra. Bo on jest zbyt hałasujący niestety. Dobra, ja bym chciał gdzieś tu ich przywalić, a następnie ściągnąć ich na tą stację tutaj, przy tej butli. O, albo w ogóle mogę jeszcze zrobić coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Podleczonko na szybko. I uciekamy. Okej, okay, dobra, ja też oberwałem, ale oni... Oni bardziej, to najważniejsze. To jest dobre zwężenie, więc tu rzucimy kolejny napalm. Uciekanko! Nie ma czasu na straconko. No, super, fajnie, że mi wbiłeś w drogę. Ja nie trafiłem. Jezus, a, dobra, mają mnie w kącie, mają mnie w kącie. Nawet nie widzę kamery, kurwa, nie widzę. Uciekaj. No, obstawiam, że będzie tłoczek. Dobra. Dobra. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, dużo szobrwali, dużo szobrwali. Dobra, trochę ich dostało. Nie. Dobra, będą mi pomagać. Czy ja mogę wytworzyć jakieś coś? Nie mogę. Mogę mołotowa wytworzyć. A te granaty rurowe? Mogę chyba. Mogę.
No to było słabe. Dobra. Super, 18 albo 19 nawet ich tam, mogło paść chyba, tak mi się wydaje. Dobrze. Super. Dobra, gdzie są moi, ja się pytam? Apteczki mi się skończyły. No co? No nie zatrzymuj się na tym! Nie, no to było pokazywane, Atreses, jakby to, było w scenkach nawet wcześniej. Dobra, ja biegnę w kierunku motoru, bo... O! Kouri nie żyje. Pułkownik padł. Tak, nie, u góry to jest jak gdyby pasek życia całej hordy. To jest pasek życia hordy. No ale to jest to coś. To jest ten przedmiot właśnie, który był w cutscenkach, którym mam pokonać... o, Mołotow z napalmem, to jest dokładnie to. To jest ta cała nasza wielka broń. A z pułapek mam tylko bomby zdalne. Nawet nie wiem za bardzo, czy chcę z nich korzystać, bo to bym musiał wejść w obszary, po których one się poruszają, albo w obszarach, w których wiem, że się będą poruszać. Nie wiem, to jest trochę zbyt ryzykowne. No co te bomby? To przecież je rzucałem. Mówisz o tym, tak? Ale to nie wiem, dla mnie średnie rozwiązanie, bo to jest spore ryzyko wynikające z tego, że muszę wejść w obszar, w którym ta horda teraz chodzi. Więc zwrócę od razu na siebie uwagę. Dobra. Ammo mam full. Jeszcze jedno podejście. Jaki masz plan? Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukinsyny tłoczą się, włażą się nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami, budynkami czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę... Wysadzisz ich w pistu. Dokładnie tak. A po kilku takich akcjach będzie po hordzie. I to twój plan? No, zgadza się. To życzę szczęścia. Najlepiej by było te duże zbiorniki wykorzystać, tylko to nie jest łatwe, cholera. To może jeszcze zróbmy inaczej. Poczekajmy, aż horda się trochę tutaj... Zresztą on trochę stanie w miejscu, bo oni gdzieś muszą zmierzać. Jakby się zatrzymali trochę w jakimś miejscu, byłoby super. No przebiegam przez konkretne ciasne miejsca, tylko że teraz w te ciasne miejsca to tam są tłumy zombie, ja teraz tam nie podejdę. Muszę je najpierw zrzucić na siebie. W tym jest główny problem waszego planu. Najłatwiej byłoby, tak jak wam tłumaczyłem wcześniej, po prostu znaleźć drabinkę, bo zombiaki nie potrafią w drabinki. Dobra, oni są mniej więcej tam. Tam jest jakaś wieża i ona pewnie ma drabinkę. Cześć Rysiu, siema siema. To mi się przyda. Jak już cię będą goniły, no to jak mnie będą goniły, to będę rozkładał pułapki, na pewno mam na to czas. Jak ja nie mam kondycji nawet, żeby od nich uciec, po prostu lecąc prosto przed ciebie i chcąc je zgubić. To już w ogóle byłoby bez sensu. Dobra, tu jest mała grupka. No to jest ten problem, że ja tu nie widzę miejsca dobrego do rozpoczęcia całej akcji. Nie mogę jakoś sobie wejść na górę, żeby sobie przycelować.
Ale kiedy ja mam zakładać bomby, żeby je tam lurować? Przed całą akcją? Bo musiałbym najpierw... Co ty na to? Bo musiałbym to robić w obszarach, w których one teraz są, przed rozpoczęciem akcji. O, dobra, to jest w sumie dobre miejsce, żeby zacząć. Dobra, to ładnie siadło. To ładnie siadło. I teraz robimy... Tutaj. Dobra, trochę większy zasięg. Ale początek był, kurde, dobry, bo tam dwie siadły naprawdę mocne. No dobra, Atreus, ale jakby je wszystkie detonujesz naraz, tak? Więc co mi to da? Bo jakby ja je muszę podkładać jedna po drugiej i to jest duży problem. Kurde, znowu spadłem. Amunicja. Co my tu mamy? W sensie, no dobra, możemy rozłożyć te pułapki, jak masz taką ogromną potrzebę, albo spróbować może tam w ogóle wjechać, zanim one podjadą? Nie, to jest niemożliwe. One za szybko idą. No ale to jedna mnie nie zbawi, no to jest zbyt dużo pierdzielenia się w ogóle z tematem, żeby to było opłacalne. To jest zły plan po prostu. Dobra, spróbujemy je tak na maksa wyprzedzić. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie rzuci. I spróbujemy... Super, brawo ja. Ale jest dobrze czasowo. Zgadza się. Do życzę szczęścia. Szczęście, nie ma tu nic do rzeczy. Dobra, ruszam. No one zaraz tu będą. No, już są. Nie, to był jeden na razie tylko. Okej, dobra, to jednego mogę zabić. Cykleczonko i cykleczonko. No i zobaczymy, jak to działa w ogóle. Nie wiem nawet, jak to działa, prawdę mówiąc. Choćbym chciał teraz zdetonować, to nie mam pojęcia jak. Czy to będzie płonąć tak, że one zapłoną, jak to wejdą, czy nie? O, dobra, i teraz nie oberwałem, a oni oberwali. No, jeszcze nie koniec. Na razie motor. To jest mój plan. Gdzie jest motor? A bo on leży! O nie! Chuj, ja nie zdążę. Aha. Dobra, to było w miarę okej. Został już tylko jeden. Jakbym zdążył odbiec, a może zdążę, jak teraz zregeneruję trochę kondychę. O, była tablica pamiątkowa, to był super moment, żeby ją przeczytać, co? Dobra, zregenerowane, odbiegnijmy trochę od nich.
No nie najgorzej, one zaraz schodzą na bok. O, dużo ich tam padło. To było ok. Dobra, czuję, że jest potencjał. Dobra, kolejnych chyba 16. Tu sobie zdetonujemy beczkę za mną. Nie, nie zdetonujemy. No. Koniec. Nie, żyję. Tu są beczki, tylko co ja z nimi zrobię, biedny? Dobra, ładnie. Oni tam sobie przymierają powolutku. Czy to wytworzę? Nie, to wytworzę tak. W ogóle nie chcę nic mówić, ale to miało być, to sukces przeciwko Hordzie miał być osiągnięty dzięki tej super fajnej broni, która jak się okazuje nie jest super fajna. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurde, dobra. Zbyt falowo się stąd uciekają. Sancho, spierdalaj. Co spierdalaj? Sam spierdalaj. O, 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 dobra, kolejne beczki. Tylko to jest bardzo złe miejsce dla mnie, żeby... Dobra, oni już tu są. O, to jest w ogóle fajne miejsce, żeby rzucić granaciwo. Dobra, trochę ich tam padło. Kolejne 30. Kolejnych 30 chyba. Trochę mnie to stresuje, powiem wam. Tu może być okazja do rozwalenia jakiejś beczki. Bo tu powinny być beczki. Ja nie wiem, czy same stacje w sobie są eksplodujące. O, dobra, ale tu będzie ok. Tak, miałem zwierzkę. A, i tu jest jedna ta. To tu jeszcze ich trochę dobijemy. Dobra, kolejnych 22. Znaczy to nie jest 22, to jest chyba mniej. Ja po prostu chyba jakiś mnożnik za combo dostaję. Tak, tak, tak. Jeśli będzie okazja, to spróbujemy samych pułapek. Ja już bym mógł na tym etapie tak naprawdę... O, 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 o. Jest beczka. No, to tyle z moich prób uderzenia beczki, jak widać. Co to tak płonie dziwnie? Chyba światło zwykłe. Jeszcze jakaś beczka duża by mi się przydała jedna. Byłoby super. Bo tu jest cały czas ta bomba, pamiętacie, nie? Dobra. O, 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 o! Super. No nie, 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 fucking... Dobra, żyję. Żyję. Resztę chyba karabinem dobijemy, jak mi się wydaje. Tylko muszę sobie zrobić apteczki. Koktajl leczniczy i od razu użyj. Bandaże. Użyj. Dobra.
Dobra. Damy radę. Damy radę. Ja wierzę, że to jest ten run, którego potrzebowaliśmy. Do sukcesu. Teraz by się jeszcze jeden mołotow przydał. Czy ja coś jeszcze mam? Już nic nie mogę wytworzyć kompletnie. Wal się! O, 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 tu jest beczka. Super, fajnie, że mi zasłaniasz wszystko. No, w końcu. Kolejnych kilku. Ojo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 j
Simulator meetupu Blowka. O, jak parskłem. Dobra, kondycha prawie zrobiona. Tu już wybuchaliśmy, to tu nic więcej nie znajdę. Ile tu w ogóle musi być kart, słuchajcie. Ja bym chciał wiedzieć, z ilu zombiaków składała się ta fala. Dobra, 4 kolejnych padło. No. Naprawdę? Słuchaj, nie wiedziałem, że Rui mnie goni, nie miałem pojęcia. Ale dziękuję ci za informację, bardzo cenną, jakby nie patrzeć. Dobra, sobie zbieram uszole ich od razu, bo potem nie będzie czasu pewnie. Jakbyście po prostu przyszli mi pomóc, to byłoby super. Nie no, zobaczcie, bo to już jest ta końcówka, z którą nie za bardzo wiem, co, jest, co mogę zrobić. Jeszcze jedna beczułka taka duża by mi się przydała. Dobra, podniosłem naft. O! Dobra, nieważne. Najwyżej zaraz tam wrócimy. Tu motor leży w krzakach cały czas. Tu zombiaki i trofea. Jest tu za tobą. Jakie tam tu za mną? A, dobra. Gdzie oni poszli wszyscy? Oni są strasznie rozproszeni, a ja muszę się uleczyć, czyli szybko robimy tworzenie i leczenie. Dobra, coś tam zabiło. A, nikogo nie zabiło teraz. Super są, słuchajcie, te pułapki. A, to doskonale. Dobra, coś zabiło. Najlepiej byłoby tak naprawdę teraz po prostu pochodzić tu naokoło. O, jest... jest butla, jest, znaczy beczka jedna. Dobra, mamy to chyba. To już jest prawie to. Podoba ci się?
No już, 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 już. Już, już, już. Już, już, już. Jakbym teraz padł, słuchajcie, jakbym teraz padł. No nie byłbym zachwycony. To były bagaże w razie czego, a nie beczki. Żebyście się zastanawiali, tamte czerwone. Pójdziemy w tą stronę, właśnie. Bo tu są jeszcze obszary, w których nas nie było. Chodźcie. No, dużo tego nie padło. Za bardzo się rozbiegli na boki. O, jeszcze w razie czego z kuszy mogę walić. Tylko mi się tu nie gubić! Chodźcie za mną! Aha, Dobra. Dobra. Ale czekajcie, że wyczerpię dosłownie wszystko, co miałem. Dobra, jeszcze jeden. No co ty nie powiesz? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O, przeteleportował się jakiś kolega. A, okej. Dało się. No jak? Co? Dobra, ja się muszę uleczyć. Bo to się robi niezabawne. Dobra, życie full. Leży. Leży. Dobra, trzech jest tutaj. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Tyle z hordy. Gnoje. Horda? Gówno nie horda. Gdzie jest reszta? Beacon powiedział dobra. To znaczy, że pokonał hordę. Dobra. Zbieramy trofea. Cześć, Famina. Siemanko. O, oh, Jesus. O, jeszcze dostałem trofkę za uszy. Dobrze, że je zbierałem po drodze cały czas. Powiem wam, że ta cała broń stworzona przez tego doktorka to jest gówno warta. Jest gówno warta. Jaki mam cel? Pozbądź się hordy. No to hordy już się pozbyłem. Gdzieś tu musi jeszcze jakiś jeden typ być w okolicy. Ale słuchajcie, absolutnie wszystko, co przy sobie miałem, to poszło się rąbać, nie? Cała amunicja. No jakby mi teraz dali jakiegoś jednego super silnego, super zombiaka, to tak właściwie. Problem będzie, jak się okaże, że faktycznie gdzieś jest jeszcze jakiś zombiak na wolności i jest nie wiadomo gdzie i muszę go zabić, bo inaczej mi nie zaliczy misji. Ale chyba nie, chyba już po prostu mam wrócić do swoich. Ja pieprzę, jestem naprawdę ciekaw, ilu było ich w tej hordzie. Dobra, jest jeden, patrzcie. Jest jeden tutaj, jeszcze go z nienacka zabiję. Tak, tak, to był ostatni z hordy. Nie mogę w to uwierzyć. Udało ci się. Załatwiłeś całą hordę. Super, żaden problem. Żaden problem. To co, robimy drugą, nie? Masakra, ile ich tu było. Porucznik Whittaker, zgłasza się kapral St. John. Odbiór. Kapitanie, chciałem skontaktować się z porucznik Whittaker, ale nie odpowiada. A co, chciałeś się pochwalić? Tak jest, będzie zachwycony. No pewnie, niedługo się z nią zobaczysz. Tylko nie mów nic Weaverowi. Chcę poinformować go o osobiście.
Tak, tak, zrozumiano. Dobra, to jest miejsce, gdzie my się rozstaliśmy z nimi, tak? Chyba tak. A tu się wydarzy zaraz coś złego. Tobie się udało. Raczej Weaverowi. Takich numerów nie widziałem. Robiłeś z nimi, co tylko chciałeś. A miałeś kiedyś hordę podgryzającą ci pięty? To naprawdę najlepszy motywator. Pułkownik ma rację. Może da się wygrać tę wojnę. Czy ten gościu w ciągu całej gry chociaż raz spał? Pytasz o naszego głównego bohatera? Bo jeśli tak, to owszem, jest mechanika spania. Zmienia ona porę dnia. Nie wpływa na wypoczęcie, co prawda, ale jest. O, w ogóle pan Łukasz, widzę, subował w międzyczasie gdzieś tam, kiedy się biłem. Dzięki, pan Łukasz. Ile to walka trwała? To musiało być długie. Hej! Jak poszło? Przykro mi, poruczniku. Cholera. Nie działa? Przykro mi, bo... nie macie już roboty. Działa jak cholera. Tak! Szkoda, że nie było. Nie działa jak cholera! Rany! Dzisiaj świętujemy. W mesie oficerskiej. Tak jest. Ktoś tutaj dostanie awans. Idziesz z nami? A wiesz co, może potem wpadnę, bo muszę się czymś zająć. Jasne, rób swoje. Coś tam dziwnego wołało przed nim. Co to było? Tylko niczego nie zniszczcie. Części z tych rzeczy... nie da się zastąpić. O co chodzi? Gdzie jest pani porucznik? Kapralu St. John. Przepraszam, sir. W porządku, synu. Cały kluczowy personel badawczy został przeniesiony. Że co? Gdzie? Bo ja muszę dostarczyć te rzeczy, o które poprosiła. Rozumiem. Miało miejsce... Chodźcie ze mną. Proszę. Co oni odwalili? Jak mi teraz zabili Sarę po tym wszystkim, co się wydarzyło, to powiem wam, że kurde, Deacon rozniesie cały ten obóz. Nie ma po prostu opcji, że nie. Niestety, mam rozkazy. Matt, nie możesz tego robić, nie możesz mnie tu trzymać siłą. Nie, żyję, okej, okay, jeszcze. I rzekł pan do Noego. Wejdź do Arki, ty i cały dom twój. A, czyli zrobią z niej rozpłodówkę dla ludzkości, tak? Przede mną w tym pokoleniu. Matt, co ty wygadujesz? Bardzo mi przykro. Cześć, kurak, siema. Czekaj! Hej! Jest dobrze. Jest dobrze. Melduję, że mam to zamówione wyposażenie. Zapraszam. Chodź za mną. Jestem zajęta nowym projektem. Tym razem trutkę. Słuchaj. Musisz być bardzo ostrożny przy zbieraniu tego, inaczej może cię to zabić. Oczywiście. Wykazane cię stąd. Dziękuję. Tak jest. St. John. Czyli odebrali pracę nad lekarstwem i każą jej robić trutkę. A ona pewnie będzie chciała cichaczem robić dalej odtrutkę. I pewnie jej się uda. Chcę się z tobą widzieć. Znajdziesz go w jego komnatach na Arce. W jego komnatach? Jak będziesz szedł od głównego obozu, miniesz magazyny i trafisz na przejście, po lewej stronie. Okej, okay, a wiesz, czego może ode mnie chcieć? Chyba chodzi o grafik zadań. Nie każ mu czekać, kapralu. Tak jest. Wspominali o tobie w związku z ważnym projektem. Nie wychylaj się za bardzo, a może trafić ci jakiś awansik. Tak jest. Bez odbioru. Bez odbioru. Ważny projekt. Jaki projekt? Wiecie co, ja na razie nie będę sprzedawał trofek może, ale... chcę zobaczyć, ile ich mam.
Tak, 372. Jak wczoraj, miałabym zgadywać. To tak samo jak jutro. Tylko wróćcie w jednym kawałku. Okej. Dobra, jakoś to idzie. Czy ja mam jakieś nowe punkcioszki do rozdania? To jest, nie to, w dół. Jeden punkt umiejętności, to wpakujemy. O, mam najwyższą ścieżkę na strzelaniu. Zwiększa ilość amunicji przy każdej broni dystansowej, zwiększa przebijalność pocisków wystrzelonych z broni dystansowej, zwiększa zabicie przeciwnika trafieniem w głowę, przywraca ci zdrowie, fajne. Ale wydaje mi się, że na razie większy limit amunicji jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Potem faktycznie przebijalność i potem dopiero to. Ale dobrze, bo już mam w każdej z trzech kategorii maksymalny tier odblokowany, więc jest w czym wybierać. Czy ktoś wie orientacyjnie, ile jeszcze gry zostało? No ja bym obstawiał 4 godziny. Zgłoś się. Może mniej. Nie będę tolerować niesubordynacji. Szeregowy, próbuję pracować, Wynocha. Przepraszam panią, rozkazy pułkownika. Mam pani pilnować przez całą dobę. Pani... Zgłoś się do Weavera, czy... Czy z Geretem? To może najpierw do Weavera skoczymy. Porucznik, bardzo przepraszam. Kontaktuję się, bo mam pytanie w sprawie pani formularza. Tak, kapralu? Na formularzu napisano, że mam zebrać... A, to jest szatę. Na dole gdzieś. Tak, rośnie na podmokłych terenach. Proszę poszukać na północnym brzegu mokradeł klamat. Nie powinno być problemu. Mokradła klamat, rozumiem. Tędy? Nie, jeszcze chyba niżej, ta jeszcze niżej. Najbardziej toksyczna roślina w Ameryce. Było coś mówione, że jest wejście obok magazynu, tylko ja nie wiem za bardzo, gdzie jest magazyn, tak szczerze mówiąc. Coś, czym można spalić ich gniazda. Może tutaj. Tak, tutaj chyba. Tak, to jest to. A, jeszcze jedno. Ten drugi projekt, przy którym pracuję, niedługo dowiem się więcej. Dziękuję, kapralu. Poruczniku i Whittaker bez odbioru. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego oni się po prostu nie przyznają, że są małżeństwem. Jakby pewnie po prostu pozwoliliby im na więcej, bo oboje są bardzo potrzebni dla zespołu. O, kapral St. John. No właśnie, stary. Obszaj mój dom nad domem. Tak, naprawdę świetnie się urządziłeś. Niezłe jaja, co? Ciekawe, co by zrobili, jakbym schrzanił. Wiesz, pewnie daliby ci mniejszą grotę. Słyszałem o tym. Wcale nie przyjęła tego lepiej niż ja. No, raczej nie. Trzeba ci czegoś? Nie, spoko. Albo wiesz co? Jest coś, co możesz mi załatwić. Słyszysz to? Niby co? Właśnie. Nic. Chcę muzyki. Pułkownik jest średnio muzykalny, taka tam ciekawa. A, wiedziałem. Ja miał wcześniej dużo plakatów muzycznych w swoim biurze. W swoim laboratorium. Muzyka tylko mają problem z tańcem. W sumie nie ważne. A, takie buty. W sumie mam to gdzieś. Co mnie to? Chcę MP3. Słuchawek. Do czegoś. Dźwięków. Mówisz serio? A jak ci się wydaje? No był boombox w laboratorium. Faktycznie wiedzieliśmy o nim. Więc jakbyśmy wiedzieli, to byśmy go po prostu wtedy zabrali. A teraz nie wiem. Ale byłyby jaja, jakbyśmy mieli faktycznie wrócić w tamto miejsce. Czyli tutaj właściwie. Ale jednak nie. A, tu są punkty, w których mogą być boomboxy. No dobra, to idziemy. Jeszcze możemy sobie aktywować w sumie to drugie zadanie. I to z kolei jest wysoko czy nisko? Wysoko, one są chyba na górze samej. Tylko tu nie wejdę, a może wejdę? A to najlepiej będzie motorem, bo to jest wysoko bardzo. To nie ma co pieszo się tam wybierać. Przejdziemy przez warsztat, żeby sobie przy okazji zatankować. Albo zatankujemy wracając. Deacon, kapral St. John. Dobrze was widzieć. Witam, sierżancie. Ciąć zaczęło? Faktycznie, ale też już chyba nie przestało. Dalej tnie.
Dobra, ja sobie po prostu pojadę do... Wow, na wylot jaskini mam jechać? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja mam zaznaczone. Mam zaznaczone. Dobra. I co, nie wjadę tam może? Dobra, nie mam pytań. Ja się tu ładnie organizuję i chcę to wszystko ogarnąć, a oni mi nie pozwalają po prostu. Okej, chyba się uspokoiło. Chyba się uspokoiło, ale to oczywiście dajcie znać. Nie, ani ja, ani Twitch, to Inea, moi drodzy, to Inea. Czasami robi takie dziwne wpadki. Szukając petroglifów, płaskorzeźb Modoków i innych. Sprzed tysięcy lat. Wiecie, poganie nigdy nie zamieszkiwali tych jaskiń. W zimnie i mroku. Ale spójrzcie. Spójrzcie, jak nisko upadliśmy. Pułkowniku, ja tylko żołnierz przydzielony do poruczników Whittaker i Weavera, ten, którego wy zastąpiliście, zdezerterował. Włamał się do moich prywatnych kwater i zabrał moją osobistą kopię Pisma Świętego. Chcę ją odzyskać. Czyli słuchajcie, po misji, w której eliminujemy 1000 zombiaków z hordy, nagle wracamy do poziomu misji, w której mam przywieźć odtwarzacz MP3 i Pismo Święte. Bardzo, słuchajcie, poważnie mnie tu traktują, jak widać. Super, bardzo się cieszę, że jakby jestem tak poważnie traktowany w obozie. Ja nie mam pojęcia, jak się stąd w ogóle wybiega. Gdzie się tu wychodzi? Tędy? Jezu, pierwszy raz te obszary widzę. Nie, tędy nie. Jesus, tu jest za ciemno dla mnie, tu w ogóle nic nie widzę. Okej, jest chyba dobrze. Jest wylot. Jedno zadanie. Czyżby oba te zadania miały być w jednym miejscu? Jeszcze możemy zahaczyć o tego, o przemówienie. Przemówienie to też jest zawsze trochę punkcioszków na wszelki wypadek. Tutaj. Akurat level wbiję i sobie będę mógł odblokować umiejętność. Chyba tak, chyba bym wolał kolejną hordę ubijać, tylko pod warunkiem, że daliby mi świeże wyposażenie, a nie kazali korzystać z własnego, które wyczerpię do zera. To była masakra jakaś. Właśnie musimy sobie kupić amunicję. Nie tak dawno stałem przed wami i opłakiwałem kapitana Jimeneza. Naszego jedynego lekarza. O mnie coś się chyba generalnie z netem dzieje. Bo widzę, że mi z telefonu też nie bangla jak należy. Żeby narkoman. No, nie bangla. Ten bezwartościowy odpad ludzki mógł się naćpać. Jimenez zginął, bo stanął ćpunowi na drodze do torby narkotyków. Cześć, Landul. Tak, kończymy. Coraz bliżej końca, chociaż też nie jestem pewien, czy mi się dzisiaj uda. Mam nadzieję, że tak. Co on inscenizuje, ja się pytam. Kroki, by podobna sytuacja już nigdy się nie powtórzyła. Dla ich własnego bezpieczeństwa przeniosłem poruczników Whittaker i Weavera do wnętrza Arki, gdzie będą czujnie pilnowani przez 24 godziny na dobę. A, to o to chodzi. Ja myślę, że to jest jakiś tam problem z zaufaniem do nich. Wystosowaliśmy apel. A to chodzi o ich bezpieczeństwo. Według niego oczywiście. Personel medyczny zostanie zdjęty z czynnej służby i przeniesiony do Arki do czasu zakończenia wojny. Od tej chwili nikt nie ma wstępu do Arki. Ja mam wstęp do Arki, co on gada? O, jest taki pułkownik Janusz, dokładnie tak jak mówisz. Nie będziesz
żadnych było. Questor 94 i Ragden 8738, witam na streamku, dzień dobry, dzięki za followka. Że naszym wrogiem nigdy nie były świrusy. One nie wiedzą, co robią. To ludzkość. On jest fanatykiem religijnym, bo po prostu ma tak gadane, bo mu się we łbie już wszystko pierdzieli chyba. Koniec czy nie koniec? Dobra. Rozejść się, dziękuję bardzo. Medyków dajemy do Arki, nikt nie ma wstępu, nie ma leczenia. Weź go Kamil, zastrzel czy coś. No to ja się nie dziwię, jak to się tak będzie musiało skończyć, wiesz? Prawo i nieporządek. Dobra, to jeszcze w takim razie umiejętności. Mamy jedną do rozdania, sobie tutaj coś dorzucimy. To, tak jak mówiłem, przebijanie. To będzie na hordy świetne. Jeszcze jest ta genialna opcja z regeneracją życia po postrzeleniu przeciwnika. Dobra. Wyjeżdżamy i jedziemy po co właściwie? Próbki szaleju. Jakie próbki szaleju? Ja miałem zdobyć MP3 i miałem zdobyć Pismo Święte. A skąd się nagle szalej wziął? Coś tu się popierdzieliło chyba, co? Jak przyłapie kogoś na masturbacji, to też go powiesi? Nie, to wtedy jest kąpiel oczu. Tudzież oczu kąpiel, jak kto woli. Dobra, tędy wyjazd i... jeszcze chyba most musimy zaliczyć, dopiero da mi pełną prędkość motora. Czy będzie let's play na YouTubie? Nie, nie będzie. A, dla Sary jest szalej do zdobycia? Dobra. To okej, to może być. To może być. O, Briana teraz szuka, zobaczcie, o to ciekawe. Czego? Nie sądziłem, że cię jeszcze usłyszę. Radio milczało. Milczało, bo je wyłączyłem. Potrzebuję twojej pomocy. Słucham cię. Twoja żona. Ta kobieta, którą pomogłeś mi namierzyć. Kojarzę. No więc znalazłem. Brian, ona żyje. Co? O'Brien jest typem. Dobrze ci, gnido. To niesamowite prawdopodobieństwo, że jej się udało. Słuchaj, nie mam za bardzo czasu. Znalazłem ją, żyje, ale jest przetrzymywana przez bojówkę tych ludzi, o których mi mówiłeś. O'Brien, musisz poczekać, bo mam strzelanko teraz. Dobra. I powiedzmy, że to wszystko z ważnych rzeczy. Nie potrzebuję pieprzonego współczucia, tylko pomocy. Przytrzymują ją w pewnym miejscu. Nie mogę się do niej dostać. Musisz mi pomóc ją odbić. Wiesz, że nie mogę tego zrobić. Poczekaj. Dobrze, ale najpierw musisz zrobić coś dla nas. Jasne, mów. Zrobię wszystko. Tym razem nie wyłączaj radia. Będziemy w kontakcie. Dobrze, O'Brien, ja pierdolę. O'Brien jest typem z Niro, który tak trochę mi pomagał odszukać Sarę. Dziwne, że sygnał dochodzi. Ej, wiem, gdzie znajdziesz odtwarzacz MP3. Dobra, to gdzie? Byłem w obozie dla uchodźców na terenie studium, kiedy został opanowany. Studium? Na wschód stąd, przy autostradzie 97? Tak, tego. Z drużyną wojowniczych dzióbaków czy innych takich. W każdym razie, kiedy stamtąd prysnąłem, wszystko tam zostawiłem, w tym muzykę. A, szlak! Cześć, malot! Odezwij się, jak dotrzesz, bez odbioru. Pewnie, Weaver. Jak sobie chcesz. Kapralu St. John, tu pułkownik Garrett. Raport. Zrobione. Tak jest. Kapralu, dobrze. Tak, odkryliśmy kolejnego zdrajcę w szeregach. Szpiega pracującego dla anarchistów. Uuu! Anarchiści. Znowu. Tak, pan
Dobra, mam nadzieję, że te wilki nie będą za mną cisnąć całą trasę, bo inaczej będzie przypik trochę. Musimy się dowiedzieć, co tutaj robi, ile wie, czego chce jego. Tak jest, zrobię to w mojej mocy. Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. Odmaszerować. Dobra. Wilczek chyba już nie biegnie. A biegnie, jeszcze mnie dogania. To jest przerażające. Dobra, ja jestem przy... przywróć zasilanie. No dobra, moglibyśmy tam wbić właściwie. Albo jeszcze nie. Może na tym drugim punkcie dostaniemy amunicję. No, nie mogę nawet broni wyciągnąć, bo jedzie obie, co za głupota. Dowiesz mi coś więcej, bo wszystkie te bloki wyglądają tak samo. Zaraz. Tak, trzymaszcie. Takim dużym. A bo już nie mam ammo. To ma sens. O, jak mam później. Spoko, rozejrzę się. Bez odbioru. Dobra, leży. Motor podnieść, naprawić. No to jest niby zmutowany wilczek, nie? Mogłem się przespać zanim ruszyłem w trasę, bo teraz po ciemku to będzie trochę ich tutaj dużo. Szczególnie, że tu faktycznie dużo tych wilków się kręci w porównaniu do innych stref. Słyszycie mnie? Deacon do obozu Lost Lake. Odpowiedzcie. Tak tylko. Po prostu sprawdzam, czego potrzebuje Adi, bo... A skąd mam wiedzieć? Żelazny Mike powiedział. Boozman! Ricky! Okej, okay, to mi wygląda na moczarę. Chodźmy zobaczyć. Dobra, to są te obszary, co trzeba. Ja sobie zaparkuję przy pierwszym punkcie, a resztę już odwiedzimy pieszo. I cyk jeden. Właściwie dwa naraz mi podniosło. A, bo ja mam teraz tego perka, który pozwala mi podnosić dwukrotnie. Ej, co jest? Co jest? W ogóle muszę złom zebrać, bo mi się zaraz pałka skończy. Także przerzucę się na nóż mój do buta na jakiś czas. O cholera, miał rację, krzykacze. Jebane zarażone wrony. Jeśli nie spalę ich gniazd, nie zostawią mnie w spokoju. No i nie muszą, bo już mam tyle, co trzeba. Dziękuję bardzo. Dobra, to szalej mamy. Możemy go dostarczyć Sarze. Ja bym teraz musiał jechać na trasę. Na przykład... Co się dzieje? A mi kabel dotykał tego. Touchpada i się dziwne rzeczy działy. Możemy sobie obóz odbić przy okazji. Dlaczego by nie? Jakie stoję za mo? Poka. No, nie najlepiej. Nie najlepiej. Ale mam w motorze ammo, dobra, o, to wykorzystamy w końcu. Wcześniej nie było okazji za bardzo pobierać ammo z motorku. Muszę ich wszystkich pozabijać. Aż do... No wysiądź z niego, naciskam ten kwadrat, się nic nie dzieje. Dobra, mam pobrane. Nadchodzą! Już mnie widzisz? Dobra. Gruby nie żyje, to najważniejsze. Nie mam nic do grubych, tak prywatnie. Ten mnie tam widzi z górki, to jest problem. O! Chodź tutaj. Dobra. Dobra. Tam biegnie z dala. Wow! Skąd? A tu jest many. A! Zdążyłem. O, Jesus. To było trochę straszne. Apteczki też mam wyczerpane oczywiście.
Dobra, nie żyje. I ona nie żyje. Jeszcze 13. Oczywiście ammo dla mnie nie macie, bo po co? Nie widzę typów, lecę z prawej. Leży. Ja nie wiem, co oni tam robią w tym zgromadzeniu, a już dwóch padło. Dobra, tu też jest ok. Tam jest prawie wyczyszczone. Dobra, bańka od razu padła. Jeszcze zostało 7. Okej, co tu się dzieje? Wow! Dobra. Jest G. Tu mi boki robią znowu. Zaraz stąd pewnie wyjdą. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Jest wszystko dobrze. A tu nie przejdę. Jak ja tu wlazłem? Tędy wlazłem, dobra. Postaporgeon, jeśli masz na myśli świat Days Gone, to bardzo spoko. Mi się ta gierka naprawdę podoba. Dobra, tu są zombiaki, ale to mnie zombiaki nie interesują. Tu chyba przestali ogarniać, gdzie ja jestem. A nie, nie przestali. Dobra, ale jest ammo dla mnie. Dobrze. I w sumie to jest dobry to jest dobre miejsce, żeby się na chwilę zatrzymać i ich pozabijać. Ich prawie nie widać. Co ty tu skąd? Dobra. Wow! Dobra. Oh, trochę mnie wystraszył. Ja już nie chcę używać apteczek, żeby w razie czego mieć na inne akcje. Słyszę zombiaka. Dobra. Leży. I zostało dwóch gości w obozie. Dziesiątka. Okej. Zbieram te ciała, bo ja mam jeszcze do zrobienia trofkę za hienę cmentarną, czyli właśnie za podnoszenie fantów z ciała, ale tak zupełnie szczerze to po prostu powinienem podnosić wszystko, co mi wpadnie w łapy. Szczególnie złom. Jakbyście widzieli gdzieś złom, to krzyczcie. O, ammo do karabinu. Tyk, tyryk, tyk. O, jest bunkier też, tylko jeszcze muszę dwóch zabić, ale dobrze wiedzieć, że tu jest bunkier. A, i tu są tacy zbagowani kolesie, bo zobacz, to jest jeden z tych, których wcześniej oszczędziłem. Dobra. Bandaży już mam dużo, właściwie mogę sobie nawet jeden wykorzystać. I obstawiam, że gdzieś z tej strony obozu jest jakiś many. Gdzieś tu się pewnie uchował. Pewnie siedzi na jakiejś wieżyczce
strażniczej albo czymś takim. To jest trochę lipa, że jak gdyby są takie problemy z odnalezieniem ich. Tam jakaś chyba latarka chodziła. Ta, siema. Dobra. Jest coś was na więcej? To tyle z ich opancerzenia. Następnym razem nie zasadzajcie się. Lecimy do schronu w takim razie. No, wyglądają na takich, co mieliby podziemny bunkier. Nie? No oni czasami jakoś dziwnie się bagują, jakby jakąś obszarową głuchotę mieli. To jest dziwne. To tu było, czy gdzie? Tak, tutaj. Tu jest wejście do schronu. No i widzicie, niby sobie robiliśmy jakąś tam inną misyjkę, a przy okazji przyjęcia obozu to jest również bardzo fajna rzecz. Edwingo, dziękuję za followka, witam na streamie, dzień dobry. Dopiero zwróciłem uwagę. Dobra, i to mi powinno dać mapę w tym obszarze, tylko gdzie jest ta mapa? Tu jest mapa. I przy okazji jakiś jeden przepis na broń białą. O, bomby zbliżeniowe, to brzmi jak w sumie fajny pomysł. Ja bym się przespał chyba, skoro już tu jesteśmy, tylko mam wyrost tej strony. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Cześć, Cino, dzień dobry. Czy tam Cino, jak wolisz. Ta gra jest dużo ładniejsza, kiedy jest dzień, kiedy są fajne widoczki, bo tu potrafią być naprawdę fajne widoczki. Okej. To co my mamy dalej w okolicy? Mamy te gniazda wrony. Jak jest to z naftą? Pewnie fatalnie. Mhm. Właśnie, miałem jedną. Nie, bez kitu, ja się muszę teraz na jakiś... na typową jumę gdzieś zapuścić. Jest złom, więc w razie czego naprawię sobie Paukersona. Już ci się nie przyda. O, jest śpiewająca pani. Dobra. Siadło od bańki. Oddaj mi moją kuszę i oddaj mój to. Dawaj moje trofki przy okazji. Ten baniak z paliwem się cholernie często baguje w dziwny sposób. Ja się nie zdziwię, jak mi kiedyś odleci w kosmos. Dobra, chciałbym też naprawić moją... A, brakuje mi jednego złomka, żeby naprawić. To trudno. Krucze gniazda na razie zostawimy. Możemy zahaczyć o punkt widokowy, albo kurde po to by wypadało jechać. To jest blisko. Skoczmy, rozszerzymy sobie przy okazji nasze umiejętności. Kondycję podbijemy. Ja się przez te bagna przywala, ale chyba tak, na szczęście. O, tu są jakieś ciekawe rzeczy po drodze. Ale zaraz może do nich powrócimy, bo najpierw jednak ten punkt mnie interesuje. Ricky do Lost Lake, odezwijcie się. Ricky, siadło. Buzer, słyszycie mnie? Deacon do obozu Lost Lake, odpowiedzcie. O, to była ciekawa rozmowa, która została przerwana w głupi sposób. A skąd mam wiedzieć? Aha, żelazny Mike powiedział. Buzman, Ricky. Daj im popalić, Buzman. Daj im popalić.
Co tutaj jest? No właśnie, jest punkt Niro. Jest po prostu jeden ten. Włóczego, jesteś tam? Dobra. Spotkajmy się w miejscu, którego służę te przesyła. Bez odbioru. Kondycja. Lepsze życie dzięki chemii. Dobra, trzeba się będzie rozpędzić, jakoś przeskoczyć, bo to ledwo zrobiliśmy ostatnio. Cholera, puma. A, dobra. To było trochę łatwiejsze. Jest jakiś rozwalony motor. Majak miał rację. Wciąż mamy mnóstwo turystów z Kalifornii, tyle że teraz są jakby bardziej niedojedzeni. Przynajmniej już tak nie wybrzydzają. I gdzieś tu prowadzi szlak. Przejdziemy się tędy. Prawdopodobnie będzie jakaś egzekucja tutaj odwalana. A to jest miejsce, gdzie te plastikowe kubeczki wcześniej zbieraliśmy. Tam widzę na wyspie jakiegoś typa obżerającego człowieka. A, to jest ten taki turbo. Ohohoho, jaka dobra bania. Na hita typa. Ach, kurwa, co tu się odjebało? No, może warto się trochę rozejrzeć. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Tylko czemu? Tu na kamyczkach coś? Nie, na kamyczki nie wejdę. O, coś tu wibruje. Tu, wędka. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Mam cię. Czyli powrót. Gdzieś tędy i do góry. Ślad prowadzi tutaj. Gdzieś tam, po drugiej stronie. Tu już jakieś krzyki powinienem słyszeć albo coś. Tu. Znów mam drop. No, Vita nie produkują, ale to nie znaczy, że nie można je kupić. Vita jest subcio. O, jest kopiec. Kopniemy kopiec. Kopiec kopnięty. O, no i mamy pana snajpera, który mnie chyba na szczęście jeszcze nie widzi. Tam jest jeden. Dobra, widzi mnie. Fuck. Padł czy nie? Nie padł. Teraz padnie. To jest mały obóz, więc powinniśmy go szybko zrobić. Dobra. Tam koleś żyje cały czas, nikt go chyba nie chce dobijać na razie. Dobra, bańka. Musimy się cofnąć i zejść. Ej, faktycznie mi się powiększył magazynek tak bardzo mocno. Wywalony. Leżyć, leżyć. No. Ty gnoju, no to masz w takim razie kosę. Dla takich jak ty ja nie żałuję. Okej, to chyba wszyscy.
pomocy! Hej, hej! Cześć, a to pomoc? Hej, hej, słuchaj, w syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie? Bo trzeba ich 10 zniszczyć do trofki, pan oszust. Na Wyspę Magów czy do Diamond Lake? Do Diamond Lake. Diamond Lake, jest tam obóz bojówkarzy. Pytaj o kapitana Coriego. Bo w Diamond Lake'u mogą mi motor naprawić. A na wyspie nie. Dziękuję! Dziękuję! Mam na imię Dico. Oni mnie znają. Nie wychylaj się i uciekaj. Czym się ziom? Dobra, pozbierajmy fanty w obozie, bo z czegoś trzeba żyć. O, nafta. Nafta, nafta. Więcej nafty, trzecia. Dobrze. Ja to lubię. Nie zmieniaj broni. Chciałem tylko przeszukać ciałko. Pomacać sobie, póki ciepły. Dobra. To dajesz motor i lecimy z powrotem do misji. Tylko co my byśmy teraz mogli zrobić? Tu jest jeszcze jeden punkt, w którym możemy sobie ulepszyć umiejętności. Może byśmy się właściwie tam nawet udali. A następnie tutaj. Bo tu mam misję, w której mam spotkać się z O'Brienem, to też może być ciekawe. I mam misję, w której mam znaleźć anarchistę, który był szpiegiem. A powrót... Aha, bo już mam szalej dla Sary. Czyli tutaj Biblia. Nie, odtwarzacz MP3. Dobra, to lecimy najpierw tu, tak jak powiedziałem. Jezu, gdzie ja ten motor zostawiłem? A, faktycznie, bo to było takie długie szlajanie się. No jest jedno takie. Czy my sobie je spalimy? No możemy w sumie, jak chcesz. Jak masz potrzebę, Deacon. Nie. Płoń! Dobra, w razie czego mam trzy kolejne mołotowy. A tutaj, gdzie lecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łącznie potrzebuję, żeby spalić wszystkie gniazda i przejąć obszar. Czyli no dużo, dużo. Oj, gorącego rosołku to ja mogę dzisiaj pozazdrościć. Dobra, spróbujemy przeskoczyć znowu. To nie było ostatnio jakieś zbyt proste, ale mamy duży rozpęd, duży rozbieg. Dobra, siadło. Bez problemu. Cześć, Zambiru. Hejo, hejo. Zatrzymaj się, bo ja widziałem krzaczek. Suchutki krzaczki są bardzo fajne, bo dają mi gałązki, z których tworzy się bełty. I widzę też grzyba. Nie wiem, po co mi grzyb. Ale skoro dają, to biorę. Zawsze jak dają grzyba, to biorę. Dobra. Z paliwem nie jest, widzę, źle. Tylko co tu się będzie działo? Bo to są jakieś dziwne obozy znowu. O! Kicia! Leżeć! Dawaj skórę. Pewnie swoje kosztuje. To się przyda. No fakt, jak zagwizdzesz, to motor nie podjedzie. Czekajcie, mnie ta okolica ciekawi. Ja tu wcześniej nie byłem. A tu jest jakiś tunel ewidentnie. I tam kolejna kicia chyba śmiga. Nie, to są na szczęście serenki. Jakieś inne, dziwne. Ale... A, bo to jest stacja Niro cała. To nie jest tylko... O, nafta. Dobrze. Czy ja mam już złą? Mam złą. To mogę naprawić pałkę i... Mogę zwyczaj... A, bo ja już mam naprawioną? Nie, no nie mam naprawionej. Co oni tu kłamią? Dobra, mogę. G. Jedziemy.
No, ja tak się mogę prać z nimi. Dobrze, dziękuję. Dobra. Tu zwykle trzeba zacząć od sprawdzenia głośników. O, na przykład tu jest taki głośnik i my nie chcemy, żeby on sobie taki był, więc robimy cyk, robimy cyk, robimy cyk, on sobie spada. Na samej stacji Niro też zwykle są jakieś głośniki. I zwykle można się tam jakoś sensownie dostać, ale nie tym razem. O, kolejny zbiornik nafty. A nie przejdziesz, no tak. Jest benzyna, to jest bardzo istotne. To jest, słuchajcie, kluczowe momentami. Gdzie to się wchodzi, cholera? Kurwa! Nie otworzy się. O, i tu też jest głośnik. Tylko go stąd chyba nie ściągnę, może ściągnę. Nie wiem, czy on dostaje, czy nie dostaje. O, dostał, dostał, leży. To zrobimy tak. I tu jeszcze możemy wejść, bo już widzę, że też jest głośnik. Możemy go sobie odciąć. Inaczej, gdybym znowu włączył zasilanie w obozie, to wszystkie zombiaki by się zbiegły do tego punktu. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tam nic. Tam jest głośnik, oż ty! Dobra, leży. Bij wilka! Ło! Dobrze. Jest beczka, jest wilk. Dobra. Tak jak wspomniałem, jest beczka. No i co, ja muszę tam naokoło przejść? Czy was pogrzało? Ale słabo. To jeszcze zanim pójdziemy, to puść. Puść, puść, puść. I tu masz auto policyjne. Na pewno możemy z niego wyciągnąć amunicję. Days Gone nie będzie nigdy na inne platformy. Z tego co się orientuję, jest permanentnym ekskluzywem na PS4. To znaczy, może wyjdzie na PS5 w jakimś tam dziwnym remasterze. Ale jeśli pytasz o PC-ty, Xboxy i Switch, to nie, to prawdopodobnie Days Gone nigdy się tam nie pojawi. Nafta, nafta. Co to było? Czy to było? Nie, wydawało mi się. Dobra, to robimy sobie trasę. Cześć, sushi. Heja, heja. Co tam, jak tam? Dobra, i dostaliśmy się na tyły. Tu widzę korki są, ale chyba są całe. I gdzie jest zasilanie? O, jest zasilanie. Proszę bardzo, możemy sobie podejść teraz tutaj. Nalać paliwa. Mi też się w końcu, znaczy w końcu, mi się zaczyna psuć scroll po raz pierwszy od dawna. A ta mysz ma już swoje lata. Ale dobra, tu jest jeden głośnik, który nawołuje, ale on nie zdąży raczej nic zrobić. Dokładnie. To już wszystkie. I zobaczmy, czy drzwi są sprawne, czy nie są. Są, dobra, no to jesteśmy w obozie. Mamy dziennik, uwaga na uszy. Mikrorejestrator Niro. O nie, śpiewaczka przyszła. Wow! Techno Elektro! Dobra, tego jeszcze nie widziałem. Ale tu Wiksa poszła. Ilu was tu przyjdzie? Może cała armia? Cała horda przyjdzie. Dobra. Zrobimy, słuchajcie, to chyba tak, bo to się... To... O, dokładnie. O, dokładnie.
dziękuję ślicznie za subika. Witam ponownie w gronie subskrybentów. Pewnie zasłoniłeś całe Technoelektro, co? A to pierwszy raz, kiedy widzieliśmy ten efekt. Czy... nie, Arturo, ty nie miałeś wcześniej chyba suba, prawda? Po raz pierwszy. O, popatrz. To miło, to dziękuję, to witam w gronie zacnym. Dobra, bo tu miota chyba duży kolega, prawda? Gdzieś w okolicy. Prawdopodobnie tak, a ja się nie chcę z nim prać. To by było ponad moje siły. Ja wsiadam na motor. Cześć, Chocolate Amy. Oczywiście, że żyję. Czemu miałbym nie żyć? Znaczy, jest wiele powodów, dla których mógłbym nie żyć, ale żyję, owszem. Dobra. Proponuję stacja paliw. Cyk, punkt widokowy, cyk i misja. Widzicie, ile tu można robić? Ile tu się dzieje między misjami? Dobra. Motornictwo górskie. A i tak wjechałem na most z powrotem do góry. To bardzo, bardzo, bardzo sprytnie z mojej strony. A widzisz, dawno nigdzie nie słyszałeś o mnie. Bo ja teraz same cichacze opuszczam do internetu, wiesz? Taka taktyka. O, spoko, Tandul. W jakim systemie prowadzicie? W sumie nieważne, nie zatrzymuję. Trzymaj się, miłego, do następnego. Dobra, czyli po trasie normalnie mam jechać. To wygląda jak miejsce, w którym mogłyby być gniazda. Aż dziwne, że ich nie ma. Dobra, tu jest wjazd. Czyli tu na górce jest kamyk. Już go widzimy nawet. Japońska bomba balonowa. Tak się nazywał punkt. Wyładniałeś wyprzystojenie. A, prawda? Prawda? Mama to samo mi powtarza. Tu jest jeszcze jeden punkt Niro. Także, no, sorry, ale ja już go muszę zahaczyć, bo to głupio by było nie, jak już jesteśmy w okolicy. Tu bym się zatrzymał, bo jest wóz policyjny, więc szansa na zdobycie i amunicji, i złomu. Zresztą złom nawet leży obok, taki sam w sobie pozostawiony. Dobra, no i nagle mamy 10 złomu. Ja już sobie mogę i motor naprawić, i mogę sobie broń naprawić, i wszyscy będą szczęśliwi. Jakieś tam przedostanę, bo tu jest rzeczka. A tej rzeczką opodal krzaczka. No, tak nie za bardzo, powiem wam. Zostawiam tu motor i zobaczymy, czy... czy nasz bohater potrafi pływać? Nie, nie potrafi! Abort! To jakieś tam mam przedostać. Aż tam mostem? Czy was pogrzało naprawdę? No chyba tak. Chyba nie pozostawiają innego wyjścia. Oxfordka, ojejku! Destination Armageddon. Au, au. Widzisz dobrze, że kątem oka zobaczyłem. Dziękuję ci ślicznie, witam w gronie subskrybentów. Bardzo mi miło, dziękuję. Zaraz, jak już w sumie zsiadłem, sobie jeszcze się naprawię. Spoko, Arturo, jeśli masz połączone konto,
bo chyba wiesz, że musisz mieć połączone konto, to na pewno niedługo dostaniesz rangę automatycznie. Nie przejmuj się. Gdzie to się wjeżdża? Jezu, co to za przeprawy trzeba robić, żeby tam dostać się? A tu było, okej. Tak chcę tak. No i mi sugerują, że mogę sobie tędy przejść, a nie mogłem. Tu był gdzieś przejazd. No w sumie tu mogę przejechać, tu się nic nie stanie. Co tu się stało? Zaraz ginę, zginąłem. No, no, Days Gone zobowiązuje, słuchajcie, swoją nazwą. Jakby nie patrzeć. Gdzie jestem? No, jestem nawet w dobrym miejscu, żeby kontynuować tę przeprawę. Dobra. Most jest gdzieś tu po lewej. Tu jest most. Dobra, jest most, tylko on jest cały... No czy was pogrzało? Nie wejdę tędy, pewnie, że nie wejdę. Dołem pewnie też nie. To co ja mam tu zrobić tak naprawdę? A może tu wejdę? Też nie wejdę. Siema. Co? Cicho, stół mordę. Tu nie przejdę. Ej, bez kitu, nie mam pojęcia, jak ja mam się dostać tam na miejsce. Czy wy macie jakiś pomysł? Spróbujemy się posłuchać GPS-a, ale ja czuję, że tam czeka mnie tylko i wyłącznie pewna śmierć. Żyję, żyję, mam się dobrze. Może właśnie tym motorem przeskoczy przez tą rzekę jakoś? Na przykład... Nie no, tu jest głęboka, to widać, że jest głęboka. Ale ciul, próbujemy. No. To ja chyba sobie zginę. O, Jesus. Zagwiszcz może przyjedzie. Ej, no naprawdę, ja nie mam pomysłu nawet, jak ja mam się dostać na ten drugi brzeg rzeki. Już to jest jakieś chore. Odpuścimy chyba ten punkt na razie. Cholerny wyjedz. Pokaż mi to jeszcze raz. Pokaż mi to. Ja nie widzę po prostu szans, żeby tam przyjechać, ok? Nie widzę. Cześć, Szczepan. No, w sumie tak, w sumie nowy kamerek. Dobra, i GPS mówi, jesteś na miejscu. A nie jestem. Tu jest wszędzie głęboka rzeka. Ja nie mogę przejechać tu na drugą stronę. Wyskoczni też tu żadnej nie ma. Nie wiem, ja na razie, słuchajcie, pasuję, bo ja nie widzę po prostu szans, żeby tam przyjechać. Mogę się tu męczyć w kółko, ale nic mi to w sumie nie... Okej. Okej. Żyję. Jest dobrze. I zostawiamy ten punkt. O, i przy okazji są gniazda. Ja już chyba mam wystarczająco dużo nafty, żeby się nimi zająć, więc...
Why not? Jedziemy. Pierwsza jest chyba pod mostem. A, nie siadło. I po tobie. I po tobie. Tu kolega też chyba nie widzi, że się do niego zbliżam. Dobra. To jest gniazdo, faktycznie. Dobra, to lecimy z Mołotowem. Cyk. Uciekamy. Nie obchodzi nas, co z tego gniazda wyjdzie. Dobra, jedno spalone. Teraz drugie i trzecie są z tej strony. A nie, ja z tej mam jechać. Dobrze. Dobrze było. Tak, oszust. Ja po prostu miałem wczoraj taką jazdę z tego. Bardzo się nie spodziewałem tego typu kina. Dobra, już mi się nie podoba sytuacja, w której się znalazłem. Mogę przeskoczyć, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Lecimy do gniazda, ale gniazda są na dole. Podleczony i tak. O, chyba nie siadło. Siadło. No! Naprawdę! Dobra, to już nic z tego nie będzie. Koleś mnie po prostu tutaj skok blokował. Ile mogę zrobić tych mołotowów? 3. Dobra, to ten się podpali przynajmniej. No chyba mi nie powiecie, że nie. Czy to jest jakaś kpina? O Jezu, ale failed mission. Dawać motor, spadamy stąd. Też w sumie nie wiem za bardzo, jak spadniemy tym motorem, bo tu wszędzie jest poblokowane. No bambuzel, i to tak mocno. Dobra. Lecimy do misji, bo ja już zbyt dużo czasu zmarnowałem na bycie poza misją. Mieliśmy kończyć dzisiaj fabułkę, a nie się bawić. A póki co głównie się bawię. Dobra, to jest misja, w której szukamy odtwarzacza MP3. A tu jest jeszcze... punkt widokowy. Może nie punkt widokowy, ale punkt historyczny. Cześć Robak, siema, siema. ...54%, to możemy od razu też zatankować tutaj obok. To jakieś dziwne konstrukcje, zobaczcie, można chyba się górą przedostać w jakimś celu. Dobra. Właśnie tak. Tak, oszust, dużo się o tym mówiło. Szczególnie, że już jakieś tam nawet dane powyciekały, które by wskazywały na to, że to prawda. Dla mnie spoko. W sensie, owszem, no, Yubi... Ej, czemu mi się ten punkt dalej świeci? Czy to jest jakiś inny? No, Yubi jest znane z tego, że lubi robić... ponowne wykorzystania swoich assetów. Nie jestem może fanem takich rozwiązań, ale w sumie też nie mam zbyt wiele przeciwko. A, to jest w ogóle miejsce, gdzie ja walczyłem z Hordą. I ja faktycznie nie zsynchronizowałem tu tego punktu. I teraz też mnie nie chce go zsynchronizować z jakiegoś powodu. No nie mogę, naciskam kwadrat, nic się nie dzieje. Także super gro, dziękuję ci bardzo. Są w ogóle dwie stacje paliw, jedna przy drugiej.
Jednego mniej. Dwóch mniej. Powinien jak gdyby tak liczyć, nie? Przynajmniej do 20. 20 mniej. To już 68. Dobra. Dostaliśmy się na obszar misji. Nie no, chodzi mi tylko o potrącenie kilku z rzędu. Bo mówi wielokrotnie jeden mniej. Okej, ale czego ode mnie chcesz? Mówiłem ci, że zakażeni świrusy mutują. Mutują, no mutują. Jeden dostał bransoletę śledzącą, żeby mieć go na oku, a czasami zatrzymywać, pobierać próbki krwi i sprawdzać rozwój wirusa. No dobra, ale co ja mam zrobić? Stwór wlazł na teren bojowników. A, jasne. Mamy się jak zbliżyć. No tak, strefa zamknięta, uzbrojone przyczółki. Mhm, czyli jest jakiś super zmutowany świrus na terenie wroga, z którego ja mam pobrać próbki. Misję u O'Briana, po prostu mistrzostwo. A w ogóle... Ładny mundur, kapralu. Pasuje ci. Wal się. Wal się. Dobra, no to idziemy. Sygnał dochodzi gdzieś z okolicy góry Scotta. Jest tam jaskinia. Obiekt, który tropisz, ma znacznie przyspieszony metabolizm. Podejrzewamy, że właśnie tam będzie się kierował. Chcielibyśmy, żebyś sprawdził coś jeszcze. Wysłaliśmy tam ekipę pieszo. Nie wrócili. Więc... Daj znać, jeśli ich znajdziesz. Ludzie tutaj czekają na jakieś informacje. No, amortyzację to mam nie najgorszą. Ewentualnie już nigdy nie będę ojcem. Możesz powiedzieć o tym świrusie, którego tropicie. Nie mamy wszystkich odpowiedzi. Wiemy tylko, że zainfekowani mutują. Mówimy tutaj o przeskoku na całe miliony lat ewolucji. Wydaje nam się, że komunikują się ze sobą za pośrednictwem feromonów, jak mrówki, pszczoły i inne. I inne. Wiesz, za dzieciaka nie oglądałem filmów o... statkach kosmicznych, elfach. To nie mój klimat, ale dla mnie to brzmi jak jakieś wielkie pierdololo. Pierdololo, to wiesz, bardzo fachowe, słuchajcie. Zmienisz zdanie, kiedy zobaczysz nasz obiekt badawczy. Bez odbioru. Dobra, chyba nic więcej ciekawego tu nie ma. Tam są jakieś haciendy, ale na razie nie mam czasu na sprawdzanie wszystkiego. Kamień! 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 Uff! Nie można zmienić stroju, to jest po prostu progresja fabularna. No w pewnym momencie zrzuca tą swoją katankę dziwną. No i śmiga ptaki, no to w dzianku. O Jezu! Co to jest? Gówno świrusów. Wszędzie go pełno. Ale to musi walić. Wiesz może, co stało się z twoimi ludźmi? Jesteś pewien, że nie wpadnę na hordę? Nie wiem, nigdy nam nie odpowiedzieli. Czyli mogę wpaść na hordę? Przecież mamy tu ludzi, którzy będą ci wdzięczni. Wdzięczni, jasne, to wszystko... A, jak będą wdzięczni, to nie, to spoko, to mogę zginąć. Bez odbioru. O'Brien, wiesz może, ilu tu jest ludzi? Znaczy, ilu ludzi straciliście? Czterech. Czterech ludzi. Badacza i trzech żołnierzy. Jezu, O'Brien, wyjaśnij, o co ci chodzi? Badacz, Kup, to mój przyjaciel. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy, żebyś mógł odzyskać żonę. O'Brien bez odbioru. A co ty możesz zrobić, żeby mi pomóc z Sarą, ja się pytam, skoro w ogóle to nie jest twój obszar? Może powiesz mi coś jeszcze po naukowemu, w sensie... Powiedz coś o wirusie. Coś, czego jeszcze nie wiem. Prawdopodobieństwo zarażenia w przypadku kontaktu z wirusem wynosi prawie 100%. W pierwszych tygodniach zmarli prawie wszyscy poniżej 12 roku życia. Osoby niedojrzałe wykazują dużo niższą odporność. O, to... Osoby powyżej 60. To ja bym był odporny. Ich ciała nie były w stanie wytrzymać tak gwałtownych zmian na poziomie komórkowym. Ja chyba nie mam jeszcze tam iść. W przypadku pozostałych przekształcenie następuje z powodu mutacji. Sęk w tym, że ta mutacja postępuje w tempie wykładniczym. No niby tu wibruje. Wiem, wciąż to powtarzam. O, tam jest faktycznie, dobra, co to mam. Oznacza? To
oznacza, że zainfekowany obiekt, świrus, którego tropisz, nie jest taki jak inne. Udało nam się zaobserwować i zidentyfikować ponad 12 mutacji. 12? Tak. A to jeszcze nie wszystko. Nie uwierzyłbyś, jakie rzeczy widzieliśmy. Wiesz co? Pewnie bym uwierzył. Bez odbioru. No, mogłoby się coś już wydarzyć. Byłoby super. Tu wygląda, jakby był jakiś ciekawy teren badawczy, ale nie mogę tam wskoczyć. Wyraźnie mi ciągnie w tą stronę. O, tu coś jest. Mamy pierwsze ciało. To jest chyba żołnierz. Żołnierze chyba mają żółte wdzianka. Cholera, co to było? Ale szybko padło. O, to jest jakiś nowy zombiak faktycznie. Na identyfikatorze ma napisane HS Patterson. HS! O nie! HS-a zabili! Nie zapytałeś. Czad, świeczki dla HS-a. Ale o co? Czy gość żyje, czy nie? Czekaj, zapalimy mu znicz. Jego radio milczy od 12 godzin. Wszystkie radia milczą od 12 godzin. Już nie muszę pytać. Przy okazji... Dzięki za pomoc, bez odbioru. To gdzie teraz? Ja bym tam na dół tak naprawdę najchętniej chyba zszedł, ale... I don't know. No tu nie wejdę. No to by miało sens największy chyba. Tu też nie, bo po co? Dziwne, bo ja nie mam znacznika, gdzie się powinienem udać, a... Ha, jeszcze bym skoczył jednak do końca, tam gdzie leżało ciało i spróbował zejść na dół. Bo możliwe, że po prostu znacznika mi nie pokazuje, a mam pójść tam. O, czyli że tu. Okej, to dobrze pomyślałem. Tu coś wbiegło, bo był płot, ale płot został przewalony. Tu jest przejście między skałkami. Tam są ślady obok mnie jakieś. Dobra, zbliżam się. Jak ja tu miałem trafić samemu, to naprawdę nie mam pojęcia. To był fuks totalny z mojej strony. Dobra, to jest duży obszar poszukiwań. Tam coś wibruje. Kolejna flara. Tak, to dobra droga. Ślady idą tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Przechodzą przez most, ale... Nikt nie... O, jest flara. Jest flara. Tam jest kolejny. A, to tędy? Tu na górce już widać, że jest coś do podniesienia. Krew. Nawet nie zauważył, co go dopadło. I identyfikator. Brian, dotarłem do twojego człowieka i tak, nie żyje. Na identyfikatorze ma G. Hernandez. Jak skinął? Tak samo. Nie jestem koronerem, O'Brien. Skąd do diabła mam wiedzieć? Coś... Rozerwało go na strzępy. Ten świrus, którego tropię. Jest coś, czego mi nie powiedziałeś? Wiem o tym tyle, co ty. Bez odbioru. No na pewno. Tam na dole. Już widzę, że się flara świeci. Czy musimy przejść? Którędy? Tędy. Dobra, tędy.
Jak ja mam się tam dostać? Co? Nie! Tam! Tu się skręca jakoś w prawo? Skręca się, dobra, okej, okay. jest dobrze. Jest trzeci żołnierz, który zginął w ten sam sposób, zabity przez tego samego turbozombiaka. Cholera, co cię wypadło? Nawet się nie zorientowałeś. O'Brien, ja... Dają mi amunicję, także wiadomo, co się tu zaraz będzie działo. Czy mam broń zablokowaną? Zabraliście bliskich, kiedy to wszystko się zaczęło. Nie będę przepraszać za to, że mam szczęście, a przynajmniej większe niż inni. Tak, niektórym udało się zabrać bliskich. Niektórym. Dobra, czyli tam na dole coś jest. A jak ja tam zejdę? Nie chcieliśmy, żeby tak wyszło. To już coraz bardziej wygląda jak gniazdo. Chyba nikt nie chciał. Nie wygląda to dobrze. Kurwa. Jest. Ło, zobaczcie, ile tam nasiało różnych rzeczy. Ciekawe, co to. Zgłoście się, jeśli odbieracie tę transmisję. Kup, odezwij się. Jest ziomek. Mamy go. O'Brien, znalazłem ostatniego z twoich. Nazywał się Cooper. Czekaj, on ciągle żyje. Trzymaj się, hej! Cooper! Hej! O, tutaj! Zaraz się stąd zabierzemy, dobrze? Cooper, schłoś się! Weź tam rurkę, podepnij do czegoś. Się zjebał! Prostymce! Idziemy. O, jest. Nogi połamane. Cooper! Ma połamane nogi. Trzeba go będzie dobić. Wysyłam drugą drużynę. Nie! Mam uszkodzony kombinezon. Nie przeżyję. No nie, bo on ten milion itemów leżał gdzieś głębiej, z tego co widziałem. Ale to pewnie będzie arena po prostu do walki, więc w trakcie walki będę mógł je podnosić. Co się stało? Było takie szybkie. Nawet go nie zobaczyłem. Czyli mówisz mi, że to świrus to wszystko zrobił? Biegacz. To był biegacz. Już go nazwali. Cooper, jesteś tam? O Jezu, kolejna żenująca scena w historii gier wideo. Dajcie mi biegacza! Teraz coś powinno przemknąć gdzieś tam, daleko. Kup, tak. O nie, to switchowcy. Kup. A fajnie, że mam celownik przed sobą widoczny. No powiem wam, że ziomek jest taki nie najlepszy jak na biegacza. Jak na biegacza to mało biega, nie uważacie? Ale rozjechany. Ale zaorany. Jak O'Brien? Mamy podczerwień. Możemy śledzić ruchy hordy. Weź się! O Jezu. Dobrze, Kowal, to zaraz podejdę. No się nie nabiegał, kolega. Mam nadzieję, że było warto, O'Brien. Kowal, rozumiem, że ty już skończyłeś grę, tak? Jesteś w stanie powiedzieć, ile godzin, powiedzmy, zostało mi do końca? Zawijaj się! Co? Zawijaj
A, idzie horda. Chyba sobie jaja robisz. To gdzie jest ten stolik? Kurde, są coraz bliżej. Tu są jakieś fanty. Muszę naprawić przede wszystkim broń. Dobra. Gdzie mam iść? O, tu są itemy. O! Gońcie się, typy! Oj, oj, dobra, nieważne, nieważne, nie gońcie mnie przypadkiem, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Cuk! Ja nie wiem, gdzie się ucieka! Pozbądź się hordy, dobra, czy ja mam się ich pozbyć jednak? Oberwało! Ile ich tam jeszcze jest? Nie wiem, co oni robią. Dobra. Ja nic nie widzę, to jest największy problem w tym wszystkim. Dobrze. No powiem wam, że całkiem porobione. Elo, hordo. Dzisiaj będzie ciężko według mnie. No właśnie tego się martwię. Tego się obawiam, o. O to się martwię. Kamil odkrywa język polski. Jezu, O'Brien. Udało ci się? Tak, udało, ale nie dzięki tobie. Przekazuję współrzędne, bez odbioru. No nie miałem kiedy, jakby sęka się natychmiast zaczęła. Przecież widziałeś, że próbowałem jej podnosić, póki ta horda się po prostu we mnie nie wpieprzyła. Jak przed walką, jak tylko, jak gdyby się skończyła scenka z umierającym, jak mu tam, nie wiem, co mu tam, to już leciała horda. Oby było warto. Jezu, posłuchaj się tylko. To byli moi ludzie i nikt nie będzie pouczał jak... Latasz sobie w śmigłowcu wysoko nad Syfem, a potem wpełzasz gdzie? Do przytulnego podziemnego bunkra czy innego chuja. Nie masz pojęcia, jak to wygląda tutaj. Nie co się robi, by przeżyć. O, kojarzysz tych ludzi, Coopera i resztę. Oni nie wiedzieli, w co się pakują, ale ty tak. Wiedziałeś. Co? Wiedziałeś! Odezwij się, jak będziecie chcieli już spadać ze swoją bojówką. Może tym razem udacie się wejść z nią na pokład. No dobra, Cooper odbębnie... Znaczy Cooper. O'Brien odbębniony. Dobra. O, zatrute bełty, super. Tu już jestem coraz bliżej do posiadania wszystkich, jakie są dostępne. Dobra, to mamy obok kolesia od anarchistów. I mamy cały czas obszar z MP3-kami. A to co jest? Łowcy nagród. No na razie mi się chyba nie chce tam nic robić. A może? A może? Jakie stoję z amunicją? Dobrze stoję z amunicją. To chciałem. Tu chciałem sobie dać jeden punkcik. I to jest wszystko, co mam. Dobra. To lecimy za kolesiem, za którym jest wyznaczona nagroda. Ale ogółem fabuła mnie nie zawiedzie, według ciebie. To się cieszę. Bo zaczyna się naprawdę robić fajna. Oni nie wiedzą, że ja tu jestem, naprawdę? Dobra. Gdzie jest mój pan cel? Dobra, bo jeden ziom uciekł, ale to nic.
On nie był istotny, bo nawet nie było paska życia, więc tu gdzieś coś się dzieje. Tam się kręcą. Dobra. Dobra. No, come on! Strasznie ten odrzut. Tu jest koleś. Z granatem, to już po nim. I tu na blisko jest jeden ziomek. Dobra, dostał. Dobra, jeden padł. Jak ja kiedyś mogłem latać z mniejszą liczbą naboi do tej broni, to ja nie rozumiem. Dobra, czwarty leży. Tu na blisko jest jeden ziomek, faktycznie jest. Dobra. I na górze jest pan snajper. No i weź go traf. Dostał. Dostał. Jeszcze raz musi dostać. Leży. Czemu nie widzę celownika? Czemu się tak rzadko pojawia celownik? To jest dziwne. Dobra, i chyba ktoś ciężki jeszcze podejdzie, co? Ja to wezmę. Bo nie było żadnych ciężkich. Nie, broń oddaj. Dobrze. Może tam na górze. Nie, on musi być gdzieś tu. Aha, tu jest kolega. Oj, bardzo widzę kumaty. Chyba mogę coś z tego zrobić. Coś mi się tu świeciło przed chwilą. To? Turendy. Ha, wciąż sobie radzę. Okej, czyli koleś uciekł gdzieś tutaj. Let's see. Muszę się przyjrzeć dokładnie. Dobra, co my tu mamy? Ha, teraz jesteśmy. Dobrze, jest. Dobra, Majer. Pozwólmy cię na wieczny spoczynek. Ale powiem ci, że chyba nie chcesz wiedzieć. Co? Co się właśnie dzieje? To jest cholernie dziwne. Okej, czyli on jest do oddania po prostu. Bo to był dowód zabójstwa. Dobra, okej. Czy ja go nie miałem zabijać, tylko miałem odzyskać dowód tego, że koleś nie żyje. Czyli wracamy do naszego motura. Jeszcze mogę pozbierać tylko zwłoki. Dotrowki będą mi potrzebne. Nie chcę tego motoru. W ogóle jest dość fajne, że mogę wsiadać na motory pokonanych przeciwników. Tudzież po prostu motory porzucone. Nie mam zamiaru spoilerować, ale żebyś uniknął irytacji, to polecam wziąć broń na daleki dystans, jak będziesz szedł na ostatnią misję. Ale w sensie polecasz mi karabin snajperski zamiast kuszy, czy polecasz mi właśnie na przykład ten karabin, który mam teraz przy sobie? O ty gnoju! Ale mnie porobił, chyba silnik mi zniszczył, co? Pokażcie, co mi tam zrobił z moturem. Czy jest cały?
Czy cały nie jest? No, jest lekko uszkodzony tylko. Aj. Dobra. Leczonko. I lecimy dalej. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tą misję z anarchistą. Ty byś banował? Nie, no domyślam się, że gdzieś pod koniec będzie jakaś naprawdę irytująca walka do wykonania, także... Ciężko się było spodziewać czegoś innego właściwie. Czy to był kopiec? Bo ja tych kopców potrzebuję 10 do trofki. Więc ja bym się wrócił na chwilę. Wyglądało jak kopiec. What the fuck? Kop to. Dobrze. Uciekamy. Na nitro, dobrze. Spierdzielamy. Tego się nie spodziewałem. Ile planuję jeszcze streamka tak na oko? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Chyba już niedługo raczej. W takim razie zostawimy sobie tą końcówkę na niedzielę. Chciałbym dzisiaj pograć na tyle, żeby być już... Czy to była nafta? Bo jak była nafta, to kto chce? Chciałbym pograć dzisiaj na tyle, żeby na kolejnym streamie już na pewno skończyć. Bo plan był taki, żeby wczoraj to zrobić. Wczoraj nie wyszło. Mimo długiego streama. Dzisiaj też jest już dłuższy niż normalnie, ale też nie jesteśmy w stanie skończyć. Ostrzegam uczciwie. Kapitan Cory mówi, że to był jeden z naszych najlepszych kierowców. A, czyli będziemy musieli się mocno wysilić, żeby się z typem pościgać. Sędzion bez odbioru. Co my tu mamy? Trzymaj się, Kowal, miłego. Dobra, ziomek ucieka. To my za nim. No daj spokój! Nie chcesz mi ułatwiać roboty, co? Suchy syn! Wow! No, pogoń za kolesiem faktycznie może być trudna. Oż ty gnido! Nawet nie jestem w stanie jeszcze do niego strzelać. Blisko już blisko. Dobrze. Mocno mnie łupie. Ale ja jego też. No jedź! Jedź! Super, to było dobre podejście, które mi niestety spieprzyło totalnie. No pięknie, no pięknie. Nie pozwól mu uciec, ty. No, kółko! Kurwa, kółko! No nie, stwierdził, że na pewno chce sobie kucnąć. Jak się pojawia kontrolka na ekranie... Kapitan Cory mówi, że to był jeden z naszych najlepszych kierowców. To dla mnie po prostu nie ma innej opcji i... No i powinno to funkcjonować dobrze. To się jeszcze okaże. Sędzion bez odbioru. Możemy sobie przynajmniej zaparkować na tyle. Co jest? Obiad. Za 10 minut. Dobra, deal. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. No to akurat złapiemy jeszcze tego typa i będzie po wszystkim. Goń. I ważne, żeby raz mu przywalić, tak jak zrobiliśmy teraz.
Najlepiej zanim zacznie miotać tymi swoimi wszystkimi granatami. Aj! Dobrze! Mam go! O cholera! Ale overkill! Ale piękny overkill poszedł! Czy ktoś to na klipie złapie? Co tam słychać, kolego? Chyba masz trochę... chaotyczny dzień. Jak on co? To przeżył? Lubisz takie? Nie dostaniesz mnie żywcem. Ja myślę, że już cię dostał żywcem. Ale przecież dostałem. Mnie to nie robi tu różnicy. Tak czy tak? Jebania. A, tylko teraz ja się muszę pieszo, rozumiem, dostać do swojego moturu na górę, tak? Już przesyłam. A może nie? Nie, tu jest. Dobra. Dobra robota. Koleś spadł stamtąd, tutaj się rozbił i to przeżył. Najwyraźniej. To ja bym chciał się przeteleportować do obozu. Czy to jest możliwe? Tak, dobra. Oddamy sobie dwa zadania i to będzie na tyle na dzisiaj. Zobaczymy, co powie Sara. Co powie Sara? Dobra, jesteśmy przy obozie. Paliwka mało, ale sobie zaraz zatankujemy za pieniążek. Pełen bak to jest chyba, nie wiem, 300 kredytów? Coś w tym stylu, ja mam 31 tysięcy, więc... O, dzięki panu Szóst, chętnie sobie zobaczę po tym, jak to wyglądało. No po tym, jak mnie dojechał głupim, kurde, bagiem, to... Czuję, że odbiliśmy się za tamtą zniewagę. Na start poproszę, cyk, cyryk, cyk. Cześć, Dick. Cześć. Kapralu? Sierżancie? Może dolać ci trochę benzyny? Dokładnie tak. I w sumie możesz też naprawić za te... Mogę to naprawić. 39 kredytów. Kapralu St. John, Dick. Na razie. Trzymaj się. Chce pan spróbować? Bardzo. Czy działa nam Discord? Dziękuję, kapralu. Nie działa. To prawda. Mam nadzieję, że pan uważał. To bardzo toksyczne. Tak, tak. To źle, że nie działa. Ale to nic. I tak wam zostawię linka, bo mi przypomnieliście teraz o Discordzie. Jak już zacznie działać, to możecie sobie zawsze dołączyć. No, mamy fajnego Discorda, także zapraszam. Tym razem nie podziękowałam. Spocznij. Co tam było? I never shoot, co? Bo nie doczytałem drugiej linijki. Dobra, no w każdym razie misja zrobiona. I mamy też tu w obozie do oddania to. Idziemy to zrobić. Czyli tędy jest wyjście. Nie tędy, tylko gdzieś dalej. Tu też nie. Tu też nie. Jezu, ja się tu gubię za każdym razem. Tu chyba. Nie, też nie. Jesus, jak się stąd wychodzi? O, no teoretycznie na wprost i po lewej stronie powinno być wyjście. Teoretycznie. Tu się nie wchodzi, nigdzie nie. O! O!
Dobra, jest. Mamy wyjście. Będziemy jeszcze oddać informacje o tamtym typie, ewentualnie przyjąć kolejne zadanie. I never stopped loving you. Okej, dobra, to nie widziałem wcześniej informacji, dziękuję. Pułkowniku Garrett? Sir? Kapralu, St. John, prawda? Tak jest, sir. Wytropiłem tego dezertera, szeregowego Majersa i przyniosłem pańską Biblię. Teraz wszechmocny Bóg będzie mieć ostatnie słowo. Sprowadziliście go żywcem? Mamy już dla niego stryczek w obozie. Nie żył, zanim się do niego dostałem. Anarchiści dorwali go, zanim mnie się to udało. Zakatowali go na śmierć. Szkoda. Szkoda! Byłoby dobre wieszanko. On w ogóle ma strasznego pecha, ten koleś, bo póki co... Bo póki co nikogo chyba nie wieszaliśmy. On cały czas chce kogoś wieszać i nie ma ku temu okazji. Brak dostępnych zleceń. Tu mam cały czas misję z MP3. Tu mam białą misję. Przeżycie to nie życie. Jedź do wieży radiowej. Aha, żeby się skontaktować z Dickiem prawdopodobnie. Znaczy nie, przepraszam, z Dickiem. Z Buzmanem. Dobra, no to zostanie nam na jutro. A póki co, moi drodzy, ja będę kończył dzisiejszego streama, bo jak słyszeliście, czeka na mnie obiad, także obiadom się nie odmawia. Ja też nie mam zamiaru, także dziękuję wam bardzo za obecność na dzisiejszym streamie. Zobaczę jeszcze, komu was przerzucić, czy jest w ogóle jakaś sensowna okazja przerzucenia was gdzieś. O, Listwa sobie gra w Days Gone, to mogę was do Listwy wrzucić, możecie mu pospoilerować. Listwa bardzo lubi spoilery. Znaczy, żartuję, ale... You know. Pa!